Zaczynać chyba pomału. No możemy chyba, dobra, nie? Coś dołożyć, nie? Dobrze. Okej, okay. No to tak oficjalnie, słuchajcie, witamy Was bardzo serdecznie na dzisiejszym webinarze. Na dzisiejszym webinarze mamy dwie specjalne gościuwy, dwóch specjalnych gości dla Was. To jest Natalia i Eliza i one powiedzą Wam o takiej praktycznej stronie, prawda dziewczyny, takiej praktycznej stronie studiowania, ale też o studiowaniu samym w sobie, o studenckim życiu i o tym, jak student żyje w ogóle. Oprócz tego ja trochę wtrącę tak merytorycznie i powiem Wam, o co w ogóle chodzi z tym kredytem, o co chodzi z Brexitem i tak dalej, i tak dalej. Plus powiem Wam, moi drodzy, że jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to piszcie śmiało. Będziemy tutaj je jakby rozwiewać, wszystkie Wasze wątpliwości. Dalej nie daliście nam znać, czy nas słychać, więc mam nadzieję, że nas słychać. Jeżeli słuchajcie, ktoś mógłby napisać, jest ok, wszystko słychać, ekstra, możecie zaczynać i tak dalej, i tak dalej. Kuba pisze. To byłoby... Jest. Jest. Kuba. Okej, okay. Jeszcze Wam się, słuchajcie, przedstawię, bo tego w sumie nie zrobiłam. Ja nazywam się Angelika Kara, pracuję dla studiów w Anglii, jestem doradcą edukacyjnym. Moim zadaniem przed pandemią było jeżdżenie po szkołach i robienie prezentacji na temat właśnie studiów w Anglii. Nie wiem, czy ktoś z Was mnie kojarzy z takiej prezentacji, ale to jest takie moje, o Jezus, przepraszam za mojego psa, takie główne zadanie. I co? I tyle. Tak naprawdę to dziewczyny, teraz możecie Wy się przedstawić i jedziemy z tym, co macie nam do powiedzenia. Okej, okay. To właśnie, że Angelika wspomniała, że właśnie dzisiaj tak będziemy, zawsze jak mieliśmy webinary, to mówiliśmy bardzo dużo o takich bardzo praktycznych rzeczy, które się po prostu powtarzały co każdy webinar, a dzisiaj się chcemy skupić na takich najpotrzebniejszych rzeczach zaraz po przyjeździe dla Was, co załatwić przed przyjazdem i tak dalej. I teraz przesunę na slajda. Ja jestem Natalia i ja właśnie w tym roku skończyłam kierunek Music Business na University of South Wales, a od września zaczynam studia magisterskie na kierunku Strategic Digital Marketing. A ja jestem Eliza i zaczynam od września trzeci rok kierunku Business and Management i nie wiem, co robię dalej. I ogólnie tak, my się poznałyśmy z Elizą na grupie, którą podejrzewam, że każdy z Was już zna. Ona wcześniej się nazywa Studia w Anglii Studenci, albo chyba nawet jeszcze jest ta grupa, ale później, a ta jest nie, jeszcze inna. Grup jest kilka ogólnie. No i ogólnie to my się poznałyśmy właśnie na tej grupie, zanim Eliza tutaj przyjechała na studia i tak jakoś złapałyśmy kontakt i tak się zakumplowałyśmy bardzo i mieszkamy razem, teraz będziemy może razem drugi rok mieszkać i dzisiaj po prostu wam będziemy opowiadać co i jak, jeżeli chodzi właśnie o takie wszystkie podstawowe rzeczy przyjazdowe, studenckie życie i tak dalej. Będę Wam przeszkadzać, dziewczyny, i będę Wam wtrącać, bo trochę się znamy, trochę znam Wasze życie. Ja też przed chwilą mi powiedziały dziewczyny, że to, że się w ogóle poznały, to wyszedł w ogóle mega spontan. I my z Elizą w sumie poznałyśmy się, Eliza też na tym pierwszym spotkaniu. To było właśnie... wtedy! Tak, to było wtedy. Więc słuchajcie, to na koncercie jest niesamowita historia i ja życzę każdemu z Was takiej odwagi, jaką ma Eliza, naprawdę. Więc Eliza, jakbyś powiedziała właśnie, czyli tak, poznałyście się na grupie, tych grup, tak jak wspomniałam, mamy kilka, my staramy się też, żebyście Wy mieli jak największy kontakt z tymi osobami, które już studiują, więc są to grupy takie facebookowe, ale są to też grupy messengerowe, więc jak już wybieracie swój firm choice, jak już macie uniwersytet, to my Was jakby przypasowujemy do danej grupy. Jest grupa z Baxa, jest grupa z University of South Wales, jest grupa z Coventry i tak dalej, i tak dalej. Po to, żebyście później mogli już jakby wewnętrznie w tym swoim gronie, które od tego września, połowy września zacznie studia, żebyście mogli sobie znaleźć, nie wiem, współlokatora, żebyście mogli znaleźć sobie osobę, która będzie Wam towarzyszyła w jakichś tam pieszych wędrówkach po Coventry albo po Cardiff albo po jakimś innym mieście po to, żeby ogarnąć całą logistykę tego miejsca. No i dobra, i już się zamykam i dziewczyny mogą powiedzieć, jak się poznały. Okay. A więc ja znalazłam nad... Ja ogólnie mnie dodała jedna koleżanka właśnie do tej grupy na Facebooku Studia w Anglii, tam studenci. No i ja przeszukiwałam tą grupę po kolei, cokolwiek o University of South Wales, bo bardzo mi zależało, żeby się dowiedzieć coś
o tej uczelni, o Cardiff, ogólnie o tym życiu. I Natalia była jedyną osobą, którą ja znalazłam. I to był post chyba sprzed roku. Nie, sprzed paru miesięcy. Ona napisała chyba jakoś wakacje, a ja szukałam jakoś listopad ludzi, bo wtedy pomyślałam, że ja chcę na te studia do UK. Ja w ogóle nie wiedziałam wtedy, że istnieją jakieś agencje, że ktoś pomaga. Ja po prostu wpisałam sobie w Google studia w Anglii. I zaczęłam tak tego wszystkiego szukać, no i napisałam tak do Natalii, że mam nadzieję, że jej nie przeszkadzam, że ja bym miała parę pytań i tak załapałyśmy kontakt, że zaczęłyśmy pisać sobą coraz częściej i częściej i też na takie tematy prywatne i też jak ja miałam jakiegoś doła i trochę się załamałam, to Natalia totalnie na luzie, o jak wrócę z pracy, to do ciebie zadzwonię i pogadałyśmy na kamerze i zawsze jak już chciałam zrezygnować, to ona mnie zmotywowała. No i raz miałyśmy taką historię, że Natalia była na imprezie, ja tak sobie piłam winko w domu i obie już podpite, a Natalia mówi, to dawaj do mnie. A ja stwierdziłam, to kupię bilet. No i kupiłam tej nocy bilet i przyleciałam do Cardiff jakoś na wiosnę. To było kwiecień, maj, więc wtedy byliśmy... Tak, jakoś coś takiego, tak. Ja też przecież z wami poznałam i z panem Januszem i właśnie z tobą, jakby przyjaciel, i później jeszcze Eliza akurat też wtedy była. To jest w ogóle niesamowite, słuchajcie, bo my miałyśmy okazję, znaczy z Natalią też wtedy pierwszy raz, prawda? No. Tak. I wtedy też poznaliśmy się z Elizą, bo razem z panem Januszem byliśmy na obczajce na USW, żeby zobaczyć, żeby mieć dla was materiały filmowe, żeby wam pokazać, jak wygląda ten uniwersytet i jakie mają zasoby i tak dalej. No i właśnie też poznaliśmy Elizę i gdzieś tam też dużo rozmawialiśmy, prawda? Podczas tego tej imprezy, na której byliśmy razem. Więc wyszło to naprawdę fajnie, spontanicznie i przez przypadek totalny. Także jak widzicie, czasami do takiej dość odważnej decyzji, no bo nie oszukujmy się, jest to trudna decyzja, do takiej decyzji wystarczy naprawdę taki sparkle, taka iskra, żeby was po prostu to popchnęło i dobra osoba, która z was poprowadzi jakby przez to też mentalnie, żebyście mieli taką spokojną głowę i to daje wam taki spokój wewnętrzny, że gdzieś tam się nie martwicie, że jest coś nie tak. I ja myślę, że Natalia tutaj odegrała bardzo dużą rolę w tym, że Eliza tam jest. Znaczy nie wiem, tak z tego, co mam zauważyć. Także do czego zmierzam? Ja mam nadzieję, że nasza pomoc gdzieś tam tych naszych dziewczyn, doradców i moja też, jeżeli macie jakieś pytania, też właśnie polega na czymś takim, żeby was do tego wyjazdu motywować, żebyście czuli to wsparcie. Ale okej, dobra, to jedziemy dalej, dziewczyny. Dobra, jeszcze tak wtrącę tylko, bo mówiłaś właśnie o tych grupach na Messengerze i przejdę szybko w pierwszy slajd. Widać kursor, jak ja robię teraz kursorem, czy nie? Nie. Okej. Okay. To jest takie zdjęcie poziome, przy stole jest czwórka ludzi, ja tam jestem. To w tamtym roku, jak przyjechały osoby na pierwszy rok, to właśnie z nimi wyszłam na takie pierwsze wyjście, jak się zgadałam właśnie z nowymi ludźmi, którzy przyjechali. I ja zawsze mówię, że jeżeli ktoś przyjeżdża do mnie, do Cardiff, to żeby pisali... Bo wiadomo, że jak się samemu przyjeżdża, to są czasami momenty załamania i tak dalej, że chce się wracać do domu, bo ja przez to przychodziłam. A słuchajcie, ja my jesteśmy tutaj i jakby to nie ma problemu, żebyśmy sobie poszli na kawę, żebyśmy sobie poszli gdzieś do pubu, po prostu posiedzieli i porozmawiali, żebyście się wy też jakby otworzyli i że w razie co właśnie, jeżeli cokolwiek jest, z czymkolwiek macie problem, chcecie pomocy w jakimkolwiek załatwianiu, nawet chcecie nie wiem, do jakiejś głupiej Ikei jechać, słuchajcie, to nie ma problemu dla nas, bo my sami przez to przechodziliśmy, jak my przyjechaliśmy tutaj na studia, a to, że my już tutaj, no ja teraz będę czwarty rok siedzieć, więc jakby mi jest też już łatwiej tutaj te wszystkie rzeczy ogarniać, jakby mam w tym jakieś doświadczenie i no ja jestem tutaj po to, żeby wam pomóc, to nie będzie tak, że wiecie, ja teraz sobie do was gadam na webinarze i wszystko jest super, a nagle przyjedziecie i ktoś do mnie napisze, ja będę udawać, że ja go nie znam, nie? Bo to kompletnie nie o to chodzi. Ja was tutaj poznam ze wszystkim, bo tutaj mamy też całą grupkę właśnie od nas z Polski studentów, gdzie się wszyscy razem trzymamy i tak dalej, więc z tym kompletnie nie ma problemu. Okej. Okay. To teraz tak, chwilę jeszcze o mnie się rozgadam, bo jak już powiedziałam, to właśnie teraz skończyłam tę licencję, zaczynam magisterkę. Oprócz tego utrzymuję się sama, pracuję w sklepie z Bubble Tea w Bubbleology i wiem, że mają jakieś brancze w Polsce, czy chyba w Warszawie, czy gdzieś. Jestem ambasadorką właśnie w studiach w Anglii i tak dalej. Oprócz tego założyłam teraz firmę eventową podczas mojego trzeciego roku z moją koleżanką Magdą, właśnie tutaj ją widzicie też na zdjęciu. Ona studiowała psychologię przez jakiś czas, ale później zrezygnowała. I robimy eventy takie typowo K-popowe póki co. W sensie teraz nie robimy żadnych eventów, no bo nie możemy nic zrobić, więc działamy sobie online. Niestety jesteśmy bardzo zblokowani, ale jakby to było też coś,
zanim przyjechałam na studia, bo wiedziałam, że będzie właśnie coś takiego jak ten major project u mnie zamiast pisania pracy licencjackiej i wiedziałam, że będę robić firmę eventową i chciałam zrobić, ale to nie jest moja firma eventowa z tego major project, to jest zupełnie co innego, co ja założyłam. No, co to jest, to co mówisz właśnie ta, zamiast tej pracy, co to znaczy? U mnie to było takie dość, że ja nie pisałam pracy licencjackiej, tylko musieliśmy się dobrać w grupy i jakby założyć biznes, założyć firmę związaną z branżą muzyczną, napisać do tego biznesplan. Mieliśmy też prezentację w banku jakby taką, żeby to się nazywa pitch zrobić po prostu, żeby tam w 5 minut opowiedzieć, co chodzi w tej firmie, żeby zachęcić ludzi do inwestowania i tak dalej. I mój biznesplan to była moja praca licencjacka tak naprawdę. Jak się nazywa ten program, słuchajcie, co się tam idzie i masz jakiś taki innowacyjny pomysł i mówisz, słuchaj stary, daj mi pieniądze, żebym mogła zainwestować w to. Jest i to jest program, taki program. Jest coś takiego, nie? No jest coś takiego. Czyli no, no to ja coś wypady. Takiego musiałam zrobić u nas w Nadwestie w banku. Też jako zaliczenie, jak mieliśmy właśnie ten major project, to był jeden moduł po prostu i jedno zaliczenie to było... właśnie ta prezentacja w banku, a druga no to był ten główny licencjat. Ja myślę, że też bym chciała, żebyście powiedziały tak briefly o waszych kierunkach, jakie miałyście przedmioty, oczywiście, żeby nie przedłużać, nie zanudzać i tak dalej, potem przejdziemy do tej praktycznej rzeczy, aczkolwiek myślę, że fajnie byłoby wspomnieć, o co w ogóle chodzi na tych waszych kierunkach, bo nie wiem jak Eliza, bo z Natalią już nieraz prowadziłyśmy prezentację i wiem, że jest to fantastyczny kierunek. U Elizy też jest bardzo fajny kierunek, więc myślę, że powinniśmy tutaj, powinnyście coś wspomnieć o tych waszych kierunkach. Nie wiem, czy ja tu tylko tak, a co do pracy licencjackiej, niedawno dostaliśmy troszkę informacje, prezentacja wpłynęła, jak to będzie wyglądało na moim roku. Ja mam dwie opcje do wyboru. Jedna to będzie coś na zasadzie pracy licencjackiej do napisania typowo na wybrany temat, a druga część do wyboru będzie właśnie bardziej taka praktyczna, business clinic i po prostu współpracując z firmą będzie się robić coś na zasadzie marketingowego dla jakiejś firmy, bardzo praktyczne. No i też uważam, że to jest fajna rzecz, na przykład żeby wpisać sobie potem, nawet w liście motywacyjnym wspomnieć, że pracowało się nad jakimś tam projektem z jakąś firmą i uczelnia daje w ogóle taką szansę jako opcję tego licencjatu. Ja akurat tego nie chcę, bo to będzie bardziej marketingowe, a ja chcę iść w zasoby ludzkie, aczkolwiek uważam, że dla ludzi, którzy tam właśnie bardziej, tak jak Natalia, interesują się marketingiem, to też rewelacyjna opcja. I zobaczcie, co jest niesamowite, tak jak wspomniałaś, możesz sobie coś takiego wpisać, kończąc studia, w list motywacyjny. Fajna sprawa, prawda, że może dzięki temu możesz to zrobić, fajnie. No ja nie miałam takich możliwości. No bo właśnie jak ciężko jest, żeby jakoś ciekawie napisać ten list, kiedy nie za bardzo mamy to doświadczenie. Ja też teraz jestem przez ten wirus zblokowana, nie mogłam żadnego doświadczenia zrobić, a właśnie można jakoś to CV podkręcić, że miałam taką szansę, że robiłam coś dla kogoś i tak dalej. Taka firma potem wystawia referencje, nie referencje. No fajna opcja, myślę. Jasne, jasne. Okej, dobrze. Proszę dalej kontynuować. Okej. Okay. Ja ogólnie oprócz właśnie tych licencjatów, takich opcji, to jak już studiujecie, jesteście na studiach, no to niezależnie od kierunku, bo wiadomo, że to są jakby, no kierunki się różnią, ale jest dużo zaliczeń takich praktycznych, które w moim przypadku ja mogę sobie wpisać w CV i na przykład na drugim roku miałam moduł, który nazywał się Creative Events Management właśnie ze Skipem, z wykładowcą, którego na koncercie byliśmy, na którym się wszyscy razem poznaliśmy. I tam miałam za zadanie zrobić po prostu event muzyczny w Cardiff i to było moje zaliczenie w grupach i my zrobiliśmy coś na zasadzie takiego Slavic Night, bo miałam właśnie dziewczynę jeszcze z Czech, chłopaka z Chorwacji i z Bułgarii i byliśmy w czwórkę w grupie i my zrobiliśmy taki event w Revolution tutaj w klubie, to jest taki jeden z większych klubów tak naprawdę w Cardiff, gdzie udało się nam się go w ogóle zabukować na piątek wieczór, salę, gdzie w ogóle nie wiem jakim cudem. I to było tak, że dostaliśmy po 50 funtów na osobę z uczelni, czyli mieliśmy 200 funtów razem, jako po prostu taki wkład od uczelni, no bo wiadomo, że jak się robi event, to albo trzeba zapłacić za zabukowanie jakiejś tam sali, czy jakiegoś właśnie klubu, czy cokolwiek jak się robi, plus jakieś dekoracje, no różne rzeczy były. To mieliśmy to i ten event zrobiliśmy, ten event się prawie wyprzedał, zostało nam 15 biletów chyba, z tego co dobrze pamiętam prawie, a był na 250 osób chyba. I jeszcze na tym evencie zarobiłam 150 funtów około. I mam to normalnie w CV zrobione, nie? Że zrobiłam po prostu event, no bo to było moje zaliczenie na uczenie, ale to nie było zaliczenie na zasadzie, a zrobię sobie event, taki niby event i że wszystko omawialiśmy, tylko to musieliśmy naprawdę zrobić i po prostu i mam to normalnie w CV.
Olga pisze nam, słuchajcie, że prosi o to, żeby było więcej informacji o początkach. Dojdziemy do tego, tak? Dziewczyny, macie to później tam, jak to wygląda tak, przed wyjazdem i tak dalej. Także spokojnie, enjoy. Słuchajcie, mamy dużo czasu, mamy cały wieczór, także na pewno wszystkie kwestie zostaną poruszone. Dobra, Eliza, jedziesz. To tutaj właśnie w kwestiach praktycznych, to jest zdjęcie z moim teamem z biura, bo właśnie na drugim roku odbywałam 3-miesięczny staż i to była część po prostu zaliczenia na moim kierunku. My dostaliśmy jakby około 100 firm na takiej liście i tam były maile, nie maile i trzeba było tak normalnie aplikować do nich o stanowisko, oni wiedzieli, że tam studenci będą się ubiegać i po prostu musieliśmy chodzić na faktyczne rozmowy kwalifikacyjne do tych firm, jeżeli ktoś nas zaprosił czy nie zaprosił. Ja byłam na takich dwóch rozmowach, dwóch czy trzech, byłam na trzech rozmowach w sumie i my faktycznie musieliśmy jakby to wszystko przeżyć i jak to wygląda, jakie są rozmowy. Mi to też bardzo pomogło, bo jakby ja wcześniej pracowałam w sklepie i ja nie wiedziałam, jak to będzie w kwestii takiej rozmowy kwalifikacyjnej do pracy biurowej, więc to było super przygotowanie, żebym się też tak poczuła pewniej siebie i po prostu kto się dostał na jakiś staż, bo to nie było tak, że oni nas przyjmowali dlatego, że była umowa z uczelnią, jak coś nie pasowało, to oni po prostu nie brali i kto się dostał, ten się dostał i miał 3 miesiące stażu w biurze, 3 dni w tygodniu chodziliśmy do biura normalnie pracować, a kto nie, to miał zorganizowany taki projekt, właśnie ten Business Clinic u mnie na kampusie, że też uczniowie byli na uczelni i robili jakiś projekt z jakimś wykładowcą dla jakiejś firmy. I po prostu no, ja chodziłam przez te 3 miesiące na ten staż, robiłam normalnie pracę biurową właśnie z tymi ludźmi ze zdjęcia, dużo się nauczyłam, też się poczułam pewniej, bo zanim zaczęłam ten staż i zanim byłam jakby zmuszona szukać, ja bardzo bałam się w ogóle aplikować jakieś staże, bo sobie myślałam, że w końcu jakby jeszcze tego licencjatu nie mam, że jestem w trakcie edukacji, bo kto mnie weźmie i to, przepraszam za pieska sąsiadów, i totalnie... No bałam się bardzo, żeby coś zacząć, a to mi dało tak dużo pewności siebie i dużo się nauczyłam i sam fakt, że to były moje dni, kiedy ja powinnam była chodzić na wykłady, a oni zrobili nam tylko 1 dzień w tygodniu wykładów i 3 dni w tygodniu były chodzenia do biura, a potem musiałam napisać z tego takie pamiętniki na temat tego, co się nauczyłam i to też według mnie była bardzo przyjemna i dosyć prosta praca, bo ja pisałam dosłownie o moich uczuciach, przemyśleniach, tym, co się wydarzyło i jakiej teorii ja użyłam, będąc w biurze. I miałam bardzo wysoką z tego ocenę, w sumie tą najwyższą, tą first. I to było mega proste według mnie i przyjemne do napisania i też skłoniło mnie do pewnych przemyśleń na temat tego wszystkiego i tej pracy w biurze. No i no w ogóle sam fakt w Polsce w wolnym czasie sobie musisz robić praktyki, a tutaj ja robiłam je normalnie tak, jakbym chodziła na wykłady, nie? Także no uważam, że to jest mega na plus. No i poza tym też pracuję czasem w weekendy. Czy to był teraz twój piesek? No i tak, tylko no właśnie szkoła, ten staż, praca. Okej, dobra. Przechodzimy właśnie do tych rzeczy praktycznych. Słuchajcie, pierwsza rzecz, którą no, każdy po przyjeździe musi załatwić, no musimy gdzieś zostać. I teraz jest opcja akademik, albo jest opcja prywatne mieszkanie, wynajęcie domu w kilka osób, czy wynajem pokoju, w którym są już, jest po prostu kilka osób mieszka. Ja się mogę bardziej wypowiedzieć o domu, Eliza ma trochę więcej styczności z akademikami, bo ona tam miała więcej znajomych i tam chodziła. Ogólnie no, akademiki są droższe troszeczkę niż wynajmowanie domu. I z tym się trzeba liczyć, jeżeli chodzi właśnie o to. Ja jak przyjeżdżałam, to ja najpierw chciałam iść do akademików, ale później jednak stwierdziłam, jakby bałam się, że nie dam rady finansowo przez to, że jak ja przyjechałam, ja wiedziałam, że ja muszę się zacząć utrzymywać od razu, bo no nie było opcji, żeby ktokolwiek z Polski mi przysłał pieniądze, no bo nie mieliby, żeby mi przysłać te pieniądze, szczególnie jak sobie patrzeć, no wiecie, na różnicę polskiej gotówki, a kula. I teraz tak, najpierw wam pokażemy nasz dom. Filmik. Jest bardzo podobna do tego, co 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 jest bardzo podobna do tego,
I później jak przechodzimy do kuchni, to mamy naszą kuchnię, na którą ja mówię, że to jest nasza mazurska kuchnia, bo jak zaszli tutaj to drewno, to to wygląda właśnie jak w takich domkach nad jeziorem w Polsce, nie wiem, czy tak zauważycie. Ja mam duże okno na ogród i z tyłu mamy posadzone w ogóle warzywko. I teraz jak idziemy, słuchajcie, do góry, tu mamy na wprost od razu łazienkę, którą też mieliśmy, znaczy się nie mieliśmy świeżo robione, ale mieliśmy podłogę wymienioną aż 3 razy, bo nam zalewało. Mamy normalnie prysznic, wannę i jakby tutaj wszystko. I tak samo jest okno na ogródek, takie duże, ale jest zasłonięte, że nas nie widać. I później jak wejdziemy z łazienki, to idziemy do góry i na wprost jest pokój Elizy. A obok jest mój pokój. Zajmujcie mój pokój. Typowy studencki, zawsze macie podwójne łóżka, zazwyczaj wiadomo, biurko, szafa i tak dalej, komoda. Mały, ale przytulny. Okej, okay. I teraz tak, zanim będę mówić o tym, jak te domy się załatwia, tutaj jest nasza nowa kuchnia, bo mieliśmy remont w poprzednim miesiącu. Już nie ma mazurskiej kuchni, teraz jest nowa, nowoczesna kuchnia i teraz ona tak wygląda. Po prostu nie mam czasu, żeby wam nagrać filmik jeszcze raz, jeżeli o to chodzi. I teraz tak, że jeżeli chodzi o wynajem prywatnych jakby pokoju czy właśnie domu, to działa to na tej zasadzie, że możecie szukać sobie prywatnego landlorda. Możecie to zrobić przez agencję. Też dużo ludzi robi to w ten sposób, że jak macie grupki na Facebooku, tak jak my mamy te nasze, wiecie, studia w Anglii i tak dalej, to jeżeli już wiecie, na którą uczelnię idziecie, to jest na przykład tak, jak w moim przypadku było University of Southwest Freshers, jak ja szłam, no to było 2017, teraz będzie 2020 i tam bardzo dużo właśnie studentów się ogłasza, że hej, mamy, nie wiem, 5-osobowy dom, który wynajmujemy ze zajęcia, ja tak znalazłam. Jeden pokój wolny na przykład. I że i dodają normalnie zdjęcia, dodają wam ceny i tak dalej, żeby po prostu się dokoptować jeszcze do kogoś jednego, że po prostu są pokoje wolne. Jest też stronka, która właśnie tutaj widzicie, jest Spare Room, to jest też bardzo fajna stronka, jeżeli chodzi o znajdywanie pokoju i tak dalej. No i właśnie te grupki na Facebooku, czy po prostu agencje. No i wiecie, jeżeli chodzi o agencje, to po prostu piszecie w Google, że tam nie wiem, no tak jak u nas Cardiff Letting Agencies i tam jest tego pełno, popatrzcie sobie, wiecie, na opinie i tak dalej, jak to wszystko wygląda. I teraz jak już wynajmujecie ten dom, to musicie zapłacić depozyt. Zazwyczaj depozyt to jest miesięczny czynsz i to później zależy w ten sposób, że czy macie jakby, to się nazywa, nie powierzyciel, Jezu, jak to się nazywa, ta forma, co się podpisuje z czynszem. Żyrant? Tak, chyba coś takiego. To i to musi być osoba... Tak się mówi po polsku? Nie wiem właśnie, jak to się mówi po polsku. Oła. Ale ogólnie chodzi o to, że jest taka forma i chodzi o to, żeby ktoś, kto mieszka w Anglii, na przykład ma jakiś dom i sobie tutaj już pracuje i tak dalej, podpisał jakby taką formę, że w razie co, nie daj Boże, że jeżeli wy nie zapłacicie czynszu na czas, to będą tą osobę ścigać. Że po prostu w razie co agencja wie, że jakby nie będzie nagle tak, że nie płacicie i no i, no i tyle, nie? Ale jak to ja muszę głośno mówić, bo średnio cię słychać. Dobra, to w sensie już, dobra, to będę krzyczeć. I o, gwarantor, mówi Kuba. No, i ale co jest gwarantor po angielsku? Też chyba coś takiego, nie pamiętam. Tak, no. No, no nie jak, wiem, jak, no, jak ale macie, o tym... no, jak macie to, to w ogóle jest bajka i po prostu płacicie sobie czynsz co miesiąc, ale jak tego nie macie, to teraz zależy o tym, od tego, jak się ugadacie z agencją, jak się ugadacie z landlordem i tak dalej, bo różne agencje różnie sobie z tym radzą. Są takie agencje, że poproszą od was 3 miesiące rentu do przodu, później znowu 3 miesiące tak, nie? I później 4. I ja tak miałam na pierwszym roku. Są agencje, tak jak miała Eliza, że zapłaciłaś depozyt, czynsz za pierwszy miesiąc i czynsz za ostatni miesiąc chyba, tak. Nie? A później już mogłaś co miesiąc płacić. Tak, a potem płaciłam normalnie. Ale a Julka nie musiała nic. No, może być tak, że się po prostu ugadacie i jakby nie będzie problemu, żebyście płacili co miesiąc. Więc co tak naprawdę, no to wygląda różnie, ale są takie właśnie 3 opcje, jeżeli nie macie tego... I w sumie, jeżeli ktoś by szedł do Cardiff, to na pewno byśmy mogły dowiedzieć się, co to był za landlord tam, gdzie poszła Julka. Więc jeżeli miałby jakieś pokoje czy coś, to zawsze byśmy mogły zapytać o kontakt, bo podobno jest bardzo ugotowy facet.
Też ogólnie, jeżeli... No to już, słuchajcie, macie pierwsze miejsce noclegowe, w sensie macie pierwszy rok załatwiony, dziewczyny wam polecą, gdzie można się, słuchajcie, dowiadywać u kogo i jakiego landlorda polecają, bo to też jest ważne. I ważna, słuchajcie, informacja ode mnie, ja to też powtarzam jak mantrę, nie brać niczego nigdy w ciemno, żadnego z ogłoszenia. I tak zawsze musicie jakoś jechać to zobaczyć, albo poprosić kogoś, żeby na miejscu wam zobaczył, bo zdjęcia mogą być cudowne, a potem pojedziecie, a tam, słuchajcie, jest masakra, więc lepiej po prostu poprosić kogoś, żeby pojechał wam to zobaczył. Dużo agencji robi. Jak jesteśmy, nie wiem, czy macie to dalej, ale prosiłabym was, żebyście właśnie powiedziały, decydujecie, znaczy jesteście na takim etapie, jak tutaj ci wszyscy, którzy nas oglądają, że już zdecydowałyście się na wyjazd, mamy załatwioną pożyczkę studencką, kredyt studencki, o którym też będę mówiła tak pokrótce, i co trzeba ze sobą wziąć? Macie taki slajd, czy tak, powiemy mamy, o tym? Mamy. Macie, okej, okay, no dobra, no to nie wyprzedzajmy. Tylko jakby skupiamy się po kolei, co się załatwia. Okej. Okay. I no, jeszcze może o tych akademikach myślałam, no, bo w sumie nie powiedziałyśmy nic, a jakby ja to głównie tam na jakieś imprezy chodziłam do ludzi i tak u mnie na kampusie w tym Traffres, w tym mieście za Cardiff, gdzie mój kampus jest, to te akademiki są takie biedne i te pokoje były nieciekawe. Moja koleżanka akurat poszła na taki najtańszy możliwy wybór i ja się śmiałam, że ja się czułam, ten pokoik był taki malutki, to łóżko nawet nie było takie full podłużne, a jak jej powiedziałam, że chciałabym do toalety i ona mi pokazała, że to ja myślałam, że to jest szafa. Także w tamtym miejscu, chyba że ktoś miałby kasę, żeby iść jeszcze na ten taki, na te droższe opcje, bo z tego co wiem, są droższe opcje, ale inna moja koleżanka aplikowała o to i nawet jej tam akurat nie przyjęli i musiała siedzieć w jakimś tym takim małym piwnicznym pokoiku i była niezadowolona. No a w Cardiff te pokoje są fajne, ale też akademiki musicie liczyć się z tym, że są głośne, dużo imprezują, dużo piją i inne rzeczy robią i tam jest po prostu boom. I macie, znaczy, uważam, że to jest... razem, nie? A nie ma Silent Zone? Nie ma u was w akademikach w USW? Silent Zone czy coś takiego? Bo są takie piętra, że nie można takich rzeczy robić, że jest Silent Zone. Że właściwie... Możliwe, że mają ogólnie tam, oni musieli te salony bukować na imprezy i tak dalej, nie? Ale na przykład, no... Są też ludzie, zauważyłam, czyści, ale są niektórzy tacy bałaganiarze, że na przykład ta wspólna kuchnia to jest masakra. No i ja uważam też, że cenowo to jest trochę kosmos ten akademik w porównaniu do tego, co ma się w domu. No i też wielu moich znajomych mówi, jakby po tym, kiedy było na pierwszym roku w akademiku, a potem przyszło na dom, to wszyscy mówią, że tylko dom. Wiecie, akademik jest fajny na tej zasadzie, że jeżeli jedziecie sami, jedziecie pierwszy raz, to jest wam łatwiej poznać. Tak. I szybciej ludzi, nie? No bo macie dookoła wszystkich studentów, którzy też przyjeżdżają pierwszy raz i są nowi, więc jakby to też działa na innej zasadzie, nie? Tylko, że właśnie... To jest fajny fakt, jest, bo mnie właśnie koleżanka wkręciła z akademiku. Po prostu na wszystkie imprezy zabierała mnie, poznałam tam masę ludzi dzięki temu, że ona tam mieszkała i ona mnie zabierała. I po prostu wielu, wielu ludzi tam poznałam w ten sposób, właśnie w tych akademikach, oni zawsze bardzo się integrują. No to jest faktycznie taki plus, nie? No i okej. Okay. I teraz tak, na tym slajdzie jeszcze widzicie, ile ja płaciłam czynszu przez ostatnie 4 lata, jak już tutaj jestem. Więc widzicie, że jeżeli chodzi o Cardiff, to te ceny no, wahają się 270, 320, 330, zależy w jakim, jakby w jakim miejscu chcecie wynająć i tak dalej. Ja zawsze mieszkałam w Katejsie, to jest taka studencka typowo dzielnica, ale jest, no, dzielnica jak dzielnica studencka, ale jest bardzo blisko miasta. Tak naprawdę mamy 20 minut spacerkiem, czasami 15 nawet, ja sobie mam 15 minut tylko do pracy. Więc jakby nie jest daleko, wszędzie chodzimy na nogach, nie używam żadnej komunikacji miejskiej i tak dalej, bo nie ma sensu po prostu, bo jest blisko. I to jest ceny właśnie za czynsz, które ja płaciłam, Elisa chyba też nawet podobnie płaciłaś w sumie. Ja na pierwszym roku płaciłam 340. Więc za mój dom. Trzeba po prostu dobrze szukać, bo te ceny tak się wahają. Aczkolwiek ja bym powiedziała, że nawet te 340 to nie jest dużo. Jak ja przeglądałam oferty w Bristolu i były po 500. Więc no to nie jest dużo. Nie? Cardiff, Cardiff to jest najtańsze miasto studenckie podobno. Widziałam gdzieś taki artykuł, mnie też to bardzo zachęciło. Bo tak jest, też tak słyszałam, że jeżeli właśnie chodzi o miasta studenckie, to polecają bardzo Cardiff.
Tam jest dużo uczelni i tak jak ja się nawet z tego śmieję, że my od naszego domu do klubu mamy 15 minut, więc nawet jak nie jesteśmy w stanie wrócić, to taksówka kosztuje piątaka. No, to jest akurat też prawda, nie? Że po prostu wychodzicie do klubu spacerem i wracacie spacerem, gdzie ja się zawsze męczyłam, bo jak w dużym mieście mieszkałam, to gdzieś metrem dojechać, a potem wrócić i zasypiałam w tym metrze i zawsze byłam taka... Więc jakby no, z tym nie ma problemu. Okay. Czy macie jakieś pytanie odnośnie domów dalej? Czy możemy jechać dalej? Macie sekundę, żeby tutaj coś napisać. Okej, okay, coś pisze. Okay. Typing. I znika. Dwie osoby. Dobrze, no to poczekamy, słuchajcie, zobaczymy, jakie tutaj macie pytania. A jeszcze odnośnie tego patrzenia na domy i tak dalej, dużo agencji ma teraz, szczególnie teraz, opcję, że możecie po prostu zrobić Skype'a, kola z nimi, nie? I macie viewing po prostu przez telefon. Tak, szczególnie ze względu na tą sytuację związaną z wirusem. To jest raz, a dwa, jeżeli ktoś tutaj przyjeżdża, to ja wam mogę pomóc w razie co, bo już tak z jedną dziewczyną robiłam, co w tamtym roku przyjechała i poszłam i po prostu spojrzałam na te domy jakby też takim swoim okiem i jej pomogłam jakby też wybrać i porobiłam zdjęcia, bo też, no wiecie, inaczej to wygląda, jak ktoś zrobi sobie zdjęcie z dobrego jakby takiego kąta, inaczej pokój wygląda niż na serii, jakby w rzeczywistości, nie? Więc nie ma problemu. Jasne, Kuba, wyślij. To ci pomogę. No, bo ja już z Kubą też właśnie rozmawiam odnośnie tego, więc... A Kuba się wybiera do Cardiff? Nie, Kuba się wybiera do Leicester chyba, z tego co pamiętam. No, okej, okay, ale... dobra, no bo w takim razie tutaj... Dobra, Leicester, okej. Okay. Teraz tak. Dobrze, lećmy dalej, słuchajcie. A tu jeszcze ktoś coś pisze? No, to spokojnie. Zuzia, dobra, to sobie to po prostu przerwę i odpowiemy, żebyśmy nie ciągnęli. Okej, okay, następna sprawa to są banki i finanse, bo jak już będziecie pracować, czy nawet nie będziecie, to potrzebujecie mieć, słuchajcie, no tutaj jakieś konto i kartę, bo płacenie polską kartą to was po prostu jakby pożerą nie podatki, tylko jakby to, co się nalicza, ta dodatkowa opłata za jakiekolwiek transakcje i tak dalej. I no, teraz dodatkowa opłata. Więc są tak naprawdę takie dwa typy, jeżeli chodzi o założenie konta w banku, albo są takie normalne banki, tak jak u nas jakieś ING. Takie oficjalne. Tak, gdzie musicie iść do banku i umówić się najpierw w ogóle na cały taki zrobić appointment, że chcecie założyć konto i zanim to zrobicie, to musicie iść do uczelni, do student advisor, czy tam w sensie, chyba to na każdej uczelni się tak nazywa, i powiecie, że potrzebujecie list do, który potrzebujecie list do założenia konta w banku. I oni wam potwierdzenie adresu do banku i oni będą wiedzieć, o co chodzi. Po prostu, że jako uczelnia oni potwierdzają wasz adres. I z tym listem później idziecie sobie do banku i mówicie... Okej, okay, ja zacznę. Mów. I mówicie jakby, że chcecie założyć konto już wtedy z tym listem i wtedy oni wam robią appointment, że na przykład, nie wiem, za dwa dni przychodzicie i wtedy wasze wszystkie dane robią i tak dalej i z tym nie ma kompletnie problemu. To jest jedna rzecz. Zuza coś napisała. Ja już to tak. Teraz wrzucę to na pulpit, żeby wszyscy widzieli to pytanie. Okej. Okay. Ile będę mogła to zrobić? Na razie nie mogę. Dobra, słuchajcie, to mówcie dalej o banku, a ja tu będę próbowała walczyć z tym. Okej, okay, to ja przełączę na preskę. Albo macie drugą opcję, czyli takie banki, które możecie sobie założyć przez aplikację w telefonie, ale to nie są też jakieś, wiecie, szemrane banki i tak dalej, bo to nie o to chodzi. I to jest Monzo, które my polecamy z Elizą i którego my używamy cały czas. I macie po prostu aplikację Monzo, robicie tą aplikację i musicie wysłać zdjęcie swojego dowodu i musicie nagrać filmik. Jestem Natalia Jankowska i chciałabym założyć konto w Monzo. I tak macie konto w banku. I bardzo okay. Fajnie to wygląda, jeżeli właśnie chodzi o oszczędzanie. Ale dobra, to teraz tak, jeszcze tam. Tutaj. Zastanawiam się właśnie do akademika, czy szukać gdzieś na jakichś grupkach współlokatorów z Polski. Ale nie wiem, akademiki wydają mi się bezpieczną opcją, ale czy nie ma jakiegoś deadline'u ubiegania się o akademik? Deadline jest, ale nie wiem do końca do kiedy, ale Zuzia, zaraz się dowiem i odpowiem ci na to pytanie, dobra, odnośnie deadline'u. A jeżeli chodzi o to, gdzie szukać współlokatorów, to tak jak mówiłyśmy, nie na tych grupach tak naprawdę najlepiej.
Ja to chciałabym tylko tak powiedzieć właśnie w tej kwestii. Akademik tak jest bezpieczniejszą opcją, dlatego że ja miałam taką sytuację, jak tylko miałam się sprowadzić, że miałam już niby zaklepany dom z takimi dziewczynami, które znalazłam na grupie. I jak to już wszystko było, tak myślałam sobie z 2 miesiące, okej, okay, mam dom, wysłałam im kasę, a koniec końców one powiedziały, o, jednak wezmą koleżankę, która zrezygnowała, ja weszłam na jej miejsce, jednak stwierdziła, że chcę wrócić. I wtedy ja miałam taką załamkę, bo to już był koniec lipca jakoś. Jak ona to nagle napisała, ja też straciłam troszkę pieniążków na przewalutowaniu, bo ja wysłałam jej euro na angielskie konto i potem ona mi to odsyłała, ale to też uważam, że troszeczkę było głupio ze strony agencji, dlatego że agencja kazała nam się dogadać między sobą. To była agencja Let to Let, a potem też znalazłam ludzi tak na grupie na Facebooku i agencja w ogóle nie kazała mi nic z nimi załatwiać. Ja wszystkie pieniądze wpłaciłam do agencji, więc oni nie mogli iść do agencji i powiedzieć, hej, my już jej nie chcemy, dlatego że ja miałam wszystko zaklepane z agencją. Nie miałam podpisanej umowy, aczkolwiek oni jako taka duża firma, no nie za bardzo... Dokładnie, dokładnie. Więc... Okay. Po prostu naprawdę zwróciłabym uwagę, żeby nie przesyłać pieniędzy właśnie tak do osoby na zaufanie, bo ja po prostu im zaufałam i wysłałam te pieniądze, bo miało być w porządku. Po prostu spojrzeć na to, żeby dogadać się ze wszystkim oficjalnie z agencją, a na akademiki, z tego co wiem, to trzeba chyba kasę albo w całości z góry, albo w 3 ratach. To nie jest tak. Nie wiem, czy zaraz wszystkiego dowiem, słuchajcie, jeżeli chodzi o akademik. I wrócimy do tego, także wrócimy teraz do prezentacji, słuchajcie. No, i dziewczyny muszą w tym banku dalej. I właśnie z tym Monzo to jest fajna opcja z tego względu, że możecie sobie zrobić takie jakby karki, takie jakby macie główną kartę. Takie różne karty nie wiem, na czy boku. To będzie widać u mnie przez kamerkę, jak pokażę, ale chociaż tak mniej więcej może. Jak macie aplikację, nie będzie widać pewnie. Nie, dobra, nie widać. No, okej, okay, ale ogólnie macie aplikację i później możecie sobie przewijać, a nie, nie widać, dobra, dupa, kartami i po prostu sobie robicie takie oddzielne mini konta, które nie są oficjalnie kopiowane, ale to jest bardzo dobrze na budżety. Tak, jakby wsadzenie i wyciągnięcie pieniędzy z tych kont to jest tylko naciśnięcie plus lub minus i właśnie my tak robimy, że zrobiłyśmy sobie dział na zasadzie na przykład wakacje, ja mam też taki, że pieniądze na rozwalenie, na jakiekolwiek wyjście na imprezy, pieniądze na opłaty jedzenie. Takie, które mam stałe co miesiąc, oddzielnie na jedzenie i zawsze na głównym koncie mam 0, a jak idę do supermarketu, no to z tego mojego garnuszka żywieniowego wyciągam, przelewam, płacę i resztę wrzucam znów na to konto i to mega pozwala nam jakby nie wywalać kasy, widzimy, tak, widzimy ile co na co idzie. Fajna opcja bardzo. Więc polecamy Monzo. To jeżeli o to się naprawdę. No i przede wszystkim, że nie trzeba mieć tego stresującego spotkania w banku i tak dalej, bo ja troszeczkę się denerwowałam. Tam były dokumenty, nie dokumenty, wszystko było dosyć oficjalne, to trwało tak z 20 minut. No a z Monzo jest tak, że ja po prostu powiedziałam sobie w poniedziałek rano, także cześć, chcę mieć konto Monzo, a we wtorek rano dosłownie wleciała mi karta do domu przez drzwi. Więc z tym nie było problemu. A druga rzecz to jest też Revolut i to jest fajne, jeżeli właśnie zanim przyjedziecie, na przykład, żeby wysłać pieniądze właśnie za ten depozyt, czy za czynsz i tak dalej, bo tutaj macie różne waluty i jeżeli wysyłacie na przykład czyle w funtach, to wam nie pobierają właśnie jakichś dodatkowych, coś zacięłam, dodatkowych opłat za te właśnie jakby za przelewy i tak dalej, bo ja pamiętam, że jak ja zanim przyjechałam, to ja właśnie wynajęłam dom, podpisałam umowę online, i musiałam przelać pieniądze właśnie za ten pierwszy depozyt i pieniądze 3 miesiące do przodu. I ja przelałam to przez ING i chyba mi musiałam zapłacić ze 150-200 zł właśnie tego dodatkowej opłaty za to, że zrobiłam przelew w funtach. A okay, tutaj ja w Revolucie tego nie mamy ma. Pytanie, więc wrzucam pytanie z Para. Tak, to jest dobre pytanie. Nie ma z tym najmniejszego problemu, my dostajemy wypłatę na to konto. To jakby to jest normalne konto, masz normalny sort code, numer konta i jakby, ja nie wiem, czy im się w ogóle wyświetla, jaki to jest bank, to jest zwykłe, najzwyklejsze konto, ono po prostu musi bank, być. To nie jest. Oni to jest zwykły bank. Siedziby bankowe, u nas w Cardiff, jak się idzie do miasta, to jest normalnie Monzo, cała siedziba, są, normalnie macie live czaty, możecie zadzwonić, jeżeli wiecie, że coś będzie nie tak. Widziałam, jest taki wielki neon Monzo.
Serio? Nie widziałam tego. I jakby z tym miała problemu, a właśnie jeżeli chodzi o konto, to miejcie to konto, bo w większości pracodawcy będą mieli problem, żeby wysłać wam na przykład pieniądze na polskie konto wypłaty. Oni i często nawet nie wiedzą, jak tą kasę wysłać, bo my mamy normalny taki długi numer konta z tymi dwoma literkami z przodu. I długi jest polski, nie? A angielski numer konta tak. To jest chyba z 9 cyferek po prostu? I do tego właśnie... Takie króciutkie dwa numery są do przelewów. Jeśli mogę wam się dziewczyny wtrącić, jeżeli chodzi o Revoluta, to ja też, słuchajcie, sobie założyłam Revoluta właśnie, żeby mieć te różne waluty na jakieś wyjazdy, na wakacje, także to jest super sprawa też pod tym względem właśnie walutowym, także myślę, że to też jest fajna opcja z tym Revolutem, też jest fajna aplikacja w telefonie, także super. No, to wam polecamy. I teraz następna rzecz, zanim zaczniecie pracę, to musicie mieć NIN, czyli National Insurance Number. I do tego potrzebujecie mieć właśnie ten adres zamieszkania już jak jesteście tutaj w Anglii i to działa na tej zasadzie, że musicie zadzwonić do Job Center i możecie się zbrojcie się w cierpliwość. Tak, bo możecie czekać. Ja pamiętam, że jak ja dzwoniłam na NIN, to przez nie mogłam dodzwonić, czekałam na linii chyba po 3 godziny, na trzeci dzień dodzwoniłam się w 3 minuty. Dobra, ja czekałam godzinę czasu. Czyli przyjeżdżamy do Anglii, rozpakowujemy się delikatnie w swoim miejscu zamieszkania. I pierwsza rzecz, jaką robimy, czy tam jedną z pierwszych rzeczy, jaką robimy, to jest właśnie to National Insurance Number, żeby móc starać się o pracę, tak? Tak. Kuba się pyta, czy spotkania nie są odwołane z powodu pandemii. Szczerze mówiąc, to nie mam pojęcia, nie ale wiemy. Podejrzewam, że mogą być albo odwołane i telefonicznie będzie można załatwić, albo tak. Będą po prostu, tylko że jakby będzie te... Mniej osób będzie mogło przyjść na daną godzinę, żeby ograniczyć ludzi, którzy są, wiecie, w budynku, nie? Przez to, że. Tak, ale to nie jest tak, że oni teraz jakby odmówią wam, jakby wy tego potrzebujecie. To też nie będzie tak, więc o to się nie musicie martwić. Na pewno będzie, jak będziecie na przykład, jak kto to się pytał, Kuba, jak będziesz w Leicester, jak będziesz na stronę Job Center Leicester, to oni też tam powinni mieć informacje odnośnie tego. Okej, teraz słuchajcie, ja będę wrzucała te pytania, żeby wszyscy to widzieli. To już było. Teraz Polska. Mamy od Joanny pytanie. Okej, najpierw tu. Teraz możesz zadzwonić, ale musisz powiedzieć, że już jesteś w Anglii. Ale nie mów. Nie mów, że jeszcze nie jesteś w Anglii, bo wtedy powiedzą, że nie. Możesz zadzwonić i powiedzieć, bo może być tak, że jeżeli będzie jakieś nagle miejsce... to się powiedzą, że możesz nawet przyjechać jutro, ale zazwyczaj to będzie takie tydzień, półtora tygodnia czekania na to spotkanie, jeżeli będziesz musiał jechać, jeżeli tego się nie będzie teraz dało telefonicznie przez pandemię właśnie załatwić, nie? I to może być też tak, że albo będziesz mogła po prostu przyjść do Job Center, który jest u ciebie w mieście, albo jeżeli oni tego nie robią u ciebie w mieście, to będziesz musiała gdzieś jechać do jakiegoś miasta obok. I na przykład w Cardiff jest tak, że trzeba jechać do NIF i to jest takie pół godziny pociągiem. Tylko ten Job Center jest od razu przy stacji w tym NIF, więc o to się chodzi. Tylko też umówcie się tak, żebyście wiedzieli, że już w tej Anglii faktycznie czy w Walii będziecie, prawda? No, żeby nie robić tego bez sensu, bo będziecie musieli to po prostu powtarzać w puste, także to też jakby nie ma co najmniejszego sensu. Nie mam pojęcia, jak to wygląda, Kuba, szczerze mówiąc teraz. Ale ten status jeszcze można dostać, jeszcze normalnie można o niego aplikować. Nie wiem, ja myślę, że NIN, a pre-settled status to jest trochę różnica i tak ten NIN trzeba mieć, moim zdaniem. Tak. NIN to jest podstawa, bez NIN-u nie zrobicie nic. Ani nie zaczniecie pracy, chyba że gdzieś na czarno, ale na czarno nigdzie nie zaczniecie już raczej pracy, plus no... Nie polecamy. Nie polecamy wam, nie? No bo to wiecie, różnie bywa, nie? Jeżeli chodzi o pracę na czarno, plus NIN też potrzebujecie, żeby załatwić lekarza, o czym też zaraz będziemy mówić. Okej. Okay. No i osoby zdrowe. Tak. Ja jeszcze coś bym chciała wtrącić na temat tego NIN-u. Przed wyjazdem o NIN ja bym wzięła ten list, który był do banku, bo mi się coś wydaje, że ja ten list wzięłam z tym adresem. Ten sam, który miałam do banku, dokładnie ten sam wzięłam ze sobą po prostu na to spotkanie o NIN. Żeby w razie tam... co, oni wam też powiedzą, jakie dokumenty potrzebujecie, coś z adresem, chyba musicie mieć, że na przykład albo rachunek, albo nawet umowę, co macie podpisane no właśnie w banku, w razie co po prostu. Ja też miałam, oni chyba mnie akurat o to nie zapytali, ale ja miałam też w razie co to przygotowane. Słuchajcie, w razie co zawsze wszystko weźcie, bo po prostu to, że będziecie mieli 3 strony więcej w torebce, to wam się nic nie stanie, nie? Okej, okay, jest dokładnie. Kolejne pytanie, słuchajcie.
Ale mamy dzisiaj piękną, aktywną grupę. To nie to chyba. Kolejne pytanie. Gdzie założyć numer telefonu? Dziewczyny, mówicie o tym? Nie, możemy teraz powiedzieć. Dobra, to proszę bardzo. Ja bardzo polecam Voxy, założyłam sobie przez internet, zamówiłam kartę do domu, przyszła mi też bardzo jakby króciutko zaraz. Ja w ogóle przeniosłam numer, bo najpierw byłam chyba w Lebarze, ale w Voxy mam nielimitowany internet na social media, zadyszkę miesięcznie, a poza tym 6 giga na jakieś tam inne rzeczy i nikt tego nie oferuje, więc wydaje mi się, że to jest najbardziej opłacalna opcja. Teraz powiedz, jak to się nazywa? Voxy. Mogę tu wpisać na... No, wpisz na czacie. Że... No. Ja mam właśnie Lebarę, tylko że ja mam Lebarę przez to, że ja czasami muszę często dzwonić do Polski, żeby załatwiać niektóre rzeczy, czy tam jak się nie mogę do babci dodzwonić, bo moja babcia internetowo to nic nie ogarnia. I ja mam w Lebarze tak, że ja płacę 10 funtów na miesiąc, nielimitowane rozmowy, SMS-y tutaj, plus mam 100 minut do Polski, do Europy i do innych krajów, plus 3 gigabajty internetu. A to jeszcze dodam... Jest dużo ich. Że w tym Voxy można dokupić minuty na Europę. Jakby ktoś się interesował, to chyba kosztuje 3 funty i można dokupić na Europę lub za 7 funtów w ogóle nielimitowany YouTube. Także tak jest tanio. No, ogólnie jest tego tam pełno. Jak zazwyczaj może być tak właśnie, że jak wejdziecie właśnie na tę stronę, czy na Lebarę, czy na Voxy, czy na nie wiem, jest Iki, O2, no tego jest pełno. Możecie sobie zamówić tą kartę SIM i po prostu później musicie sobie załadować albo przez aplikację, albo przez stronę internetową. Możecie też normalnie kupić startery w funciaka, w jakimś Lidlu i tak dalej, więc jakby z tym nie ma kompletnie problemu. Okej. Dobra, no to słuchajcie, wracamy do prezentacji. I dalej mamy praca, utrzymanie się i zarobki, bo to jest coś, co zanim ja wyjechałam, to mnie bardzo to jakby męczyło i mnie to stresowało, bo ja wiedziałam, że się muszę utrzymywać sama. I no tak w sumie to też jest z mojego przykładu. Ja miałam zajęcia 3 razy w tygodniu właśnie i miałam je po 3 godziny, ja miałam tylko 9 godzin zajęć w tygodniu, ale zazwyczaj to jest takie 15-16 godzin, no zależy też jaki kierunek studiujecie i tak dalej, to Angelika też może coś więcej powiedzieć, jeżeli o to chodzi o ilość zajęć. Jeżeli chodzi o ilość zajęć, to jest to tak mniej więcej około 15 godzin. Ale to jest bardzo mniej więcej, bo to tak, no to jest zależne od kierunku, tak jak powiedziała Natalia, bo czasami się zdarzy, że możecie mieć 9 godzin zajęć, a czasami możecie mieć 17 godzin zajęć. Mniej więcej jest to 15 godzin. I to i tak jest, nawet jak macie te 15 godzin, to oni to tak raczej skupiają to na ilość tych dni, żeby nie robić tego przez cały tydzień, tylko żebyście mieli ten czas na to, żeby pracować, żeby nie było tak, że oni wam blokują taką możliwość. Tak, to ja bym chciała wspomnieć, ja na drugim roku, w pierwszym semestrze miałam 3 dni zajęć, z czego jeden dzień to była środa i były tylko 2 godziny i szkoda mi było na bilet, więc nie jeździłam. No i jakby, no ja miałam na przykład 2 dni, ja miałam tak, że miałam zajęcie rano 2 godziny, przerwę 1-3 godziny i później miałam jeszcze inny dzień, gdzie miałam od razu 3 godziny. Więc jakby macie te zajęcia i oprócz tego właśnie macie czas, żeby pracować, jeżeli chcecie coś sami utrzymać, jeżeli nie musicie i wam rodzice mogą pomóc, to super dla was i w ogóle ekstra. Ale jakby, no nie ma problemu, jeżeli chodzi się o utrzymanie się, jestem tego doskonałym przykładem. Słuchajcie, ja tylko jeszcze wtrącę znowu. Wiadomość jest taka. Utrzymać się utrzymacie na 100%. Jesteście w stanie zarobić na własne utrzymanie. Nie musicie prosić rodziców o pieniądze tak naprawdę wcale. Przykład Natalia. Więc jest to możliwe. To zależy też od was, od waszej motywacji, od waszego zacięcia tak naprawdę. Oczywiście, jeżeli macie to wsparcie rodziców, to fajnie, no bo wiadomo, że wtedy możecie tych godzin mniej sobie troszkę popracować, bardziej skupić się na tych studiach, aczkolwiek nie jest to chyba aż tak mocno potrzebne, prawda Natalia, żeby się stresować, że gdzieś tam nie dasz rady pogodzić studiów i pracy. Nie, to jakby to, co ja w ogóle zawsze też mówię, jak już przyjeżdżacie tutaj i chcecie sobie szukać pracy, to też nie nastawiajcie się na to, że od razu chcecie pracę tylko, nie wiem, w jakimś H&M-ie, w jakiejś Zarze, jak nie macie wcześniej na przykład doświadczenia w takich rzeczach, albo że chcecie od razu jakąś pracę biurową na pół etatu. Jak przyjedziecie i chcecie pierwszą pracę, po prostu weźcie cokolwiek, co wam dadzą, bo jakoś musicie tutaj zacząć i jakoś musicie coś już mieć w CV, chociaż jakąś jedną rzecz jakby stąd już i to już później wam będzie łatwiej, żeby po prostu później zmieniać tę pracę. Ja przez pierwszy rok, słuchajcie, pracowałam w hotelu i sprzątałam pokoje.
tylko dlatego, że to była praca, którą dostałam tak naprawdę niecały tydzień po przyjeździe i miałam super stawkę godzinową, nie miałam problemu z wolnymi, miałam urlopy płatne i tak dalej. Ale później po tym zmieniłam pracę i właśnie teraz pracuję w tym sklepie z Bubble i tam jestem supervisorem. Jakby mam licencję na alkohol, zrobioną jakieś szkolenia, mi mój szef robi, więc jakby zaczęłam, wiecie, no sprzątanie pokojów, no to nie jest super ekstra praca, wiadomo, ale jakby od czegoś zaczęłam i później się gdzieś tam dalej pięłam, bo zauważyłam, że właśnie dużo ludzi ma taki problem, że oni są tacy zblokowani, na przykład oni nie pójdą gdzieś do McDonaldu pracować, do jakiegoś, nie wiem, Burger Kinga i tak dalej, no bo nie, ale no prawda jest taka, że każdy gdzieś musi zacząć i nawet później, jak już skończycie studia i będziecie robić karierę nie wiadomo gdzie, to też nie będzie tak, że wiecie, nie wiem, ja na przykład teraz skończyłam te moje studia i nagle będę menadżerem, nie wiem, Lady Gagi, nie, no bo to tak nie działa, od czegoś ja będę zaczynać sobie tak od dołu, ale się będę później piła w górę, no i tak jest tak naprawdę w każdej sferze naszego życia, więc jakby nastawcie się na to, że po prostu weźcie sobie pracę pierwszą, bo wysyłajcie CV, gdzie dostaniecie odpowiedź, to nie odrzucajcie, bo nie, tylko po prostu idźcie tam, nawet przepracujcie, nie wiem, 3-4 miesiące. Jak wam się nie będzie naprawdę podobało, to się przemęczcie chwilę, ale będzie wam później łatwiej znaleźć jakieś inne prace. I będziecie dokładnie bardziej... I też można szukać w międzyczasie, a mieć jakieś źródło dochodu. I co do jeszcze pracy, to w sumie Burger King u nas zawsze szuka, a Natalia tam pracowała i ma jakieś tam wtyki, więc mogłaby zagadać, że tak, jeżeli no, ktoś by potrzebował na szybko. Wiecie, ja to zawsze mówię. Wiesz? Kto? Eliza. Ja tak jestem na zerogodzinowym kontrakcie, więc jak jest ruch, to idę, jak nie, to nie. U Natalii w Bablu. A, okej. Okay. Rozumiem. Więc, no, jak tutaj jesteście, jak jest ta grupa, co mówiła Angelika właśnie, że ci studenci, co przyjeżdżają do tych różnych uczelni, bo tutaj mamy tego masatora, to ja zawsze też robię tak i w tamtym roku tak robiłam, że jak na przykład szłam przez miasto, widziałam, że gdzieś szukają pracy, to wam wysyłam zdjęcia. Że wiecie, w razie co, że tutaj szukają, więc z tym nie ma kompletnie problemu. To ja broję, sorry. Okej. Okay. I właśnie mówiliśmy, że jest tyle zajęć i przez to macie dużo tego czasu na pracę. I właśnie studenci zazwyczaj to 20-25 godzin pracują. U mnie jest tak, że ja pracuję zawsze minimum... Gdzie jest prezentacja? Mogę przełączyć? Nie, spokojnie, właśnie specjalnie włączam, okay. Ja pracuję minimum 25 godzin, ale maksymalnie 40. I to jest takie moje, wiecie... Nigdy nie zejdę poniżej 25, bo tak jest to umówione z moim pracodawcą, ale zazwyczaj to jest takie 30-35 godzin w tygodniu, które ja sobie pracuję, jakby z tym nie ma kompletnie problemu. I teraz tak, gdzie to mamy? A, dobra, to teraz jeszcze to. I teraz jeżeli chodzi o CV, o przygotowywanie CV, bo to się troszeczkę różnią te CV, co mamy w Polsce, a te, które są tutaj. Tutaj nie musicie mieć, słuchajcie, zdjęcia w CV, tak jak w Polsce, mieć takie dowodowe zdjęcie bardzo eleganckie musicie mieć w CV, nie wiadomo jakie, to tutaj nie musicie mieć w ogóle swojego zdjęcia. Najważniejsze, żebyście... Wręcz źle na nas patrzą. Adres... Słucham? Wręcz źle patrzą na zdjęcie w CV. Szczególnie jeśli chodzi o bardziej profesjonalną pracę, to odrzucą, bo pomyślą, że nawet nie wiecie, jak napisać CV. Więc gdziekolwiek. Proste, zwykłe CV, słuchajcie, bez zdjęcia. Imię, nazwisko, wasz numer telefonu. Miejcie ten brytyjski, słuchajcie, numer, bo też pracodawcy na to inaczej spojrzą, jak będziecie mieli brytyjski numer, niż jak będziecie mieli polski w CV. Wiecie, to są takie małe, takie niuanse, ale no to idzie na wasz plus. Jakieś wasze zainteresowanie i tak dalej, to co ja też wam polecam i to zawsze mówię, spróbujcie, jak nigdy nie pracowaliście w Polsce, to jak macie nawet tą przerwę gdzieś we wakacje, żebyście coś mieli, chociaż przez jakiś miesiąc cokolwiek wpisane, wiecie, jakie chociaż jedno doświadczenie, bo to zawsze wam później ułatwi pracę, u mnie to tam nie było problemu, bo ja jak miałam 16 lat, to już gdzieś sobie tam dorabiałam i pracowałam, więc ja, jeżeli chodzi mi o to, miałam dużo. Jak masz swój adres, Zuzia, to możesz sobie zamówić przez stronę internetową, na przykład przez to Voxy, czy przez Samlebary, czy jakieś inne, po prostu zamówić sobie tego SIM-a, bo za to się nie płaci, tylko dopiero później płacisz, jak chcesz doładować. I jak już przyjedziesz, to będziesz już miała kartę już na przykład gotową, nie? Czyli nie będziesz musiała tam czekać tych, nie wiem, 2-3 dni. Tylko możesz już zamówić na przykład, nie wiem, 3 dni przed przyjazdem, bo masz swój adres, wiesz, gdzie będziesz mieszkać i jakby z tym nie ma problemu. Jak będziesz chciała, to jak napiszesz później do nas, my zostawimy kontakty do mnie i do Elizy, to jak napiszecie do nas, to wy ma... Jezus, nie mogę dzisiaj mówić. To wyślemy wam linki też do tych wszystkich rzeczy w razie co, jak nie będziecie mogli znaleźć, więc to tam nie ma problemu. Możemy to zrobić pod postem na Facebooku też. O, to o tam, tym no. Dzisiejszym. No, tak myślę, że tam będzie najbezpieczniej i tam będą też, możecie napisać. To są linki, które przydadzą wam się do założenia konta,
do ogarnięcia telefonu, może jakieś tam te agencje, jeżeli chodzi o mieszkanie, gdzie dziewczyny co tam macie. Myślę, że to będzie takie dobre miejsce i nam nie zginie przede wszystkim. Okej, okay, dobra, nie ma problemu. Super. I teraz tak, to CV, te dane kontaktowe. Napiszcie właśnie, że oni bardzo lubią, jeżeli umiecie pracować w grupie i jeżeli jesteście dobrzy, work under pressure. To zawsze w CV możecie mieć wpisane, bo to oni, praca w grupie tutaj i w ogóle umiejętność pracy w grupie to jest super. O, Zuza ze mną też już pisała, więc okej. I teraz tak, to mamy to CV. I teraz gdzie szukać pracy? Główna strona to jest to Indeed. My tam wszystko też później podlinkujemy. Grupy na Facebooku, chodzi mi o grupy typu, na przykład w naszym przypadku Jobs in Cardiff. I Polacy w Cardiff. Ja wiem, że może ktoś nie będzie chciał, ale ja tam znalazłam swoją pierwszą pracę, słuchajcie. I możecie po prostu dać na takiej grupie post nawet, że hej, przyjechałam świeżo na studia, szukam pracy. I wam ludzie albo podeślą, albo właśnie, wierzcie, nie wiem, ktoś pracuje w jakiejś kawiarni i powie, hej, my teraz szukamy, to przyjdź CV wtedy, bo wtedy będzie menadżer. Jakby my wszyscy sobie tutaj też pomagamy. I to też, bo zauważyłam, że dużo ludzi myśli, że tutaj Polak Polakowi to sobie tylko myśli, żeby nóż bić w plecy. Ale tutaj sobie pomyślałem. Tak się... Co do tej grupy, Natalia mnie namówiła na początku, żebym dodała taki post i jakaś pani zobaczyła, że lokalizacja postu jest w Hamburgu i napisała do mnie i zapytała, czy ja mówię po niemiecku biegle. No i ja, że tak, i miałam ofertę pracy w biurze na pełen etat, bo potrzebowali osoby z biegłym niemieckim, z tym, że pełen etat i nie wyrobiłabym chodzić od poniedziałku do piątku, bo to takie godziny typowo, tam 9-17, coś takiego, ale jestem z nią w kontakcie, nawet w te wakacje pisałam, więc w razie co ona tam ma na mnie oko, że... Będę miała jakąś może fajną pracę. A szukałam po prostu czegokolwiek. Chciałam iść nawet na zmywak. No, więc jakby piszcie właśnie posty, pytajcie się, bo słuchajcie, to, że wy napiszecie post i wy się spytacie, to wy na tym nic nie stracicie i nic jakby nie wiadomo, jakie z tego będą konsekwencje, bo jedyne co, to albo nie będziecie mieć żadnej odpowiedzi, albo ktoś wam powie nie. I to też jest zawsze tutaj i to, co ja zawsze mówię, tak samo jak jesteście na uczelni i macie z czymś problem, czegoś nie wiecie, to napiszcie maila do wykładowcy i się spytajcie, bo ja to dużo razy mówiłam Elizie, bo słuchajcie, my płacimy za te studia i oni tylko, jakby oni wam odpiszą od razu i to jest tutaj bardzo, oni są bardzo pomocni też przez to. Jesteście z wykładowcami na ty i jakby nie ma problemu z jakikolwiek problem, jaki macie, to oni wam pomogą go rozwiązać, a jeżeli oni nie będą mogli, to oni was odeślą gdzieś dalej do kogoś innego, kto wam pomoże. Więc jakby nie bójcie się pytać o cokolwiek, nawet o takie pierdoły, co sobie możecie pomyśleć, że wam głupie się o to pytać, ale no to najwyżej ktoś wam powinie, albo was właśnie odeślać gdzieś tam dalej do jakiejś innej osoby. To fakt. Jak Natalia mnie na to namówiła, ja właśnie miałam problem z pierwszą pracą na drugim roku, że już stwierdziłam, że rzucam to i nie zdam. To Natalia namówiła mnie, żebym po prostu napisała do mojej wykładowczyni i ona spotkała się ze mną po swoich godzinach pracy w kawiarni, na uczelni, wyjaśniła mi wszystko, pokazała mi, gdzie mam szukać źródeł, przeczytała fragment mojej pracy, który miałam już napisany i powiedziała mi, że nie wie, czym się właśnie stresuje, bo jest napisane wszystko super, żebym po prostu pisała tak dalej i dostałam koniec końców z tego właśnie też dobrą ocenę. No i w ogóle sam fakt, że w ogóle spóźniłam z 30 minut, bo wsiadałam w złe pociągi, ona na mnie czekała cały czas, powiedziała, że nic się nie stało i wszystko na spokojnie mi wytłumaczyła i od tamtej pory zaczęłam pisać do nich nawet z głupotami. Też jest to takie doradztwo, oni wam sprawdzą CV na uczelni, możecie się umówić na próbną rozmowę kwalifikacyjną, na wszystkie możliwe rzeczy. Wszystko doradzą. Na uczelni też jest takie miejsce, że jeżeli ktoś nie wie, co dalej i co robić po przyjeździe, to też są takie miejsca, takie poradnictwo, tak. Prawda? Także jeżeli, tak jak mówi Eliza, jeżeli nie będziecie mogli znaleźć pracy, to też są job center, do których możecie zajść CV. O, co do jeszcze pracy, dowiedziałam się od koleżanki, która była Brytyjka na minusie w koncie w banku 900 funtów. I ona poszła po prostu zapytać na uczelni, jak to jest, czy ona może robić jakiś budżet, żeby jej doradzili, bo nie wie, jak, że sobie nie radzi, a oni spłacili jej ten minus w banku 900 funtów i jeszcze dali jej tysiaka, żeby wystartowała. Uczelnia dała jej tyle kasy. Przepraszam, przypomnij, jak to się nazywało? Ona po prostu poszła do Advison i powiedziała, że sobie nie radzi i chciała, żeby nauczyli ją robić budżet, a oni po prostu, to jest jakiś formularz się wypełnia, ale też, że jakby coś się złego stało, bo ona mi to niedawno opowiadała, że jak coś by się złego stało i byście sobie nie radzili, to oni też chyba nawet jakoś finansowo pomagają, że
że dadzą jakąś kasę, nawet 100 czy 2, ale wiem, że pomagają nawet finansowo na uczelni. To jeszcze ja mogę wam powiedzieć takie moje ogólne doświadczenie, to już nie tylko na Southway, pytajcie, jeszcze raz pytajcie, bo i szukajcie sami, jest masa różnych rodzajów stypendiów, na przykład jest takie, moim zdaniem to jest najlepsze stypendium, stypendium dla wegetarian, to znalazła jedna z naszych dziewczyn, tak, jest takie stypendium, nie pamiętam i nie wiem, jak się aplikowało o to stypendium, ale poszukajcie sobie, bo ja tak naprawdę się zawsze śmieję, że no jak udowodnisz, że jesteś wegetarianinem, weganem, weganinem czy tam kimkolwiek, no nie udowodnisz tego, a pieniądze się zgadzały, więc szukajcie. Ja bym chciała, ja jestem, to jest... Przepraszam? Ja jestem, to ja chcę. No to szukaj. Ale nie, ale nie. Okej. No więc jakby nigdy nie będzie tak, że zostaniecie sami na lodzie, bo zawsze uczelnia wam pomoże. I oprócz tego jeszcze oni tutaj strasznie lubią, jak wychodzicie z CV i widzicie na przykład, że gdzieś widzi kartka, że szukają ludzi do pracy, to wchodzicie z CV i mówicie, hej, szukam pracy i możliwe, że będzie na przykład menadżer czy jakaś osoba odpowiedzialna, od razu możecie chwilę zagadać, oni mogą was poznać i po prostu nie ma z tym problemu. I to jest najbardziej taki efektywny sposób szukania pracy, po prostu chodzenie z CV. Nawet jak nie ma kartki, to możecie po prostu wejść i się spytać, bo czasami jest tak, że po prostu niby nie szukają, nie są pewni, ale zawsze to CV, wiecie, wasze będzie leżeć w razie co. Więc to ja jest tak znalazłam pierwszą pracę. Dobra, dziewczyny, trochę zmienię temat, bo mam pytanie. Okay. Właśnie, przerzuć na następny slajd, proszę. Okay. Bo to jest właśnie chyba to, co chciałam się zapytać. Ile zarabiacie, no i oczywiście możecie powiedzieć, ile wydajecie i jak wyglądają Słuchajcie. Może ktoś napisać, kto jest, czy to tylko ja teraz jestem, czy coś się dzieje? Tylko ja jestem. Okej, dobra. To ja sobie będę mówić, a dziewczyny najwyżej zaraz dołączą, słuchajcie. Nie wiem, co się stało. Myślałam, że to mi internet rozłączyło. To teraz tak. Minimalne stawki w UK to są takie na ten moment, które tutaj widzicie. Czyli jak wy teraz przyjedziecie na ten pierwszy rok, to wasza minimalna stawka to jest 6,45. I poniżej tego nie ma prawa nikt wam zejść. Jakby to jest minimum, które dostaniecie za godzinę. I zazwyczaj jest tak, że jak zaczynacie gdziekolwiek pracę, to może być tak, że zaczynacie, na przykład macie 3 miesiące takie próbne i macie tą stawkę minimalną, a później wam tą stawkę podnoszą. I tak też było w moim przypadku. Eliza wróciła. Nie wiem, co się stało. I Angelika. Słychać też... mnie? No, nie wiem, co się stało. Ale okej. Nie wiem, dobra. Angelika też zaraz wróci. I to jest takie wasze właśnie minimum. Jak macie więcej niż 21 lat, no to widzicie, że jest 8,20. I szczególnie tak jest w jakichś tam fast foodach i tak dalej, że macie tą minimalną stawkę na początek, a później wam po prostu podnoszą. Też zazwyczaj jak macie ofertę gdzieś tam, jakby jak wysłać na przykład na tym Indeed, to pisze, ile jest stawka godzinowa, nie? Rzadko kiedy się zdarza, że jest taka stawka minimalna. W Burger Kingu jest na pewno stawka minimalna na godzinę i to jest zawsze minimalna stawka na godzinę, chyba że się jest jakimiś tam menedżerami, superwajzerami i tak dalej. Więc to jest to, szczególnie jeżeli chodzi właśnie o tą stawkę 6,45, no bo to jest, wiecie, no to jest jakby, to nie jest jakoś dużo pieniędzy, to też jest tak i tak było u mnie w pracy, jak ja zaczynałam właśnie, jak przyszłam, jak otwieraliśmy właśnie to moje bubble tea, to było tak, że jak ktoś miał niby tą minimalną stawkę 6,45, to mój szef i tak płacił wszystkim tą stawkę, to 21 do 24 lata po prostu, że każdy był na tym, na tej minimalnej stawce, nawet jak, nie wiem, ktoś miał 18 lat, to i tak miał tą stawkę 21 do 24 lata. Wróciły wszystkie. Nie wiem, co się stało, ale jest okej. Okay. Jest okej? Okay. Słuchajcie, słychać nas, widać i w ogóle? Chyba tak. Mnie też. Mnie widać, słychać, bo ja też już nie wiem, czy mnie widać, czy nie. Okay. Nie wiem, co się stało. Okej. Okay. Myślałam przecież, że tylko mnie rozłączył, albo że okej. Okay. No, to właśnie wyjaśniam stawkę minimalną krajową. Tak, widzę. Ja słyszałam wszystko, nie wiem, a mnie nie było widać, więc... A, okej. Okay. No i teraz jedziemy do finansów. I teraz tak. Ja, jak już mówiłam, to ja pracuję 25 do 30 godzin, 35, czasami 40. I moja wypłata się waha 870 do takie 1100, 1200 czasami nawet funtów. Raz miałam 1300 chyba z miesiąc temu, bo dużo pracowałam, jak otworzyliśmy na nowo. 870 to jest moje minimum, jak właśnie pracuję to 25 godzin w tygodniu.
I to, co widzicie tutaj na slajdzie, to są moje wydatki miesięczne i Eliza ma tak naprawdę podobne, bo no, mieszkamy razem w jednym domu, więc jakby tyle samo płacimy za wszystko. Dobra, dziewczyny, to będzie takie, myślę, trochę pytanie, no, mam nadzieję, że nie strzelę wam w kolano, ale chciałam się zapytać o to, jak było właśnie w COVID-zie. Czy pracowałyście, czy dostawałyście pieniądze, czy pracowałyście, no nie pracowałyście pewnie, czy jak to wyglądało z wypłatami, powiedzcie mi, moje drogie panie. Okay. Ja nie miałam za bardzo nic, z racji, że ja świeżo zaczęłam pracę. Ja tam podobno mogłam się o coś ubiegać, ale w sumie nie było mi to potrzebne, więc sobie darowałam. A Natalia dostawała normalnie pieniążki. U mnie było tak, że my zamknęliśmy w ogóle na miesiąc i moja praca była przez miesiąc zamknięta. No i tutaj rząd zrobił w UK tak, że jeżeli była właśnie praca zamknięta, to się szło na follow. I rząd płacił 80% waszej wypłaty, czyli to 80% to była taka średnia wyliczona z poprzedniego roku podatkowego i to normalnie było płacone i to wasz pracodawca o to aplikował, czyli jak ja ten miesiąc siedziałam w domu, słuchajcie, przez ten czas chciałam włosy, pomalowałam włosy na czarno i w ogóle dużo rzeczy się działo, bo nam się nudziło w domu, bo wszystkie siedziałyśmy w trzy w domu, to ja dostałam właśnie to 80% od rządu i ja dostałam niecałe 800 funtów. Słuchajcie, słuchaj mnie teraz, bo wróciłam chyba, będzie mi działać. Mnie widać, czy nie? To będę mówić, a dziewczyny się połączą. Jest okej, okay, nie? Okej, okay, dobra. To teraz tak, bo mówiłam o tym follow. To ja siedziałam miesiąc w domu i normalnie u nas było tak, że mój szef zaaplikował właśnie o to follow pay i to było tak, że rząd płaci 80% wypłaty. Czyli miesiąc byliśmy zamknięci, ja w ogóle nie pracowałam, dostałam niecałe 800 funtów i to było... Dzięki, Angelika. I to było, po prostu było obliczone 80% z takich mojej średnia, taka moja pensja, którą zarabiałam w poprzednim roku podatkowym. Więc jakby to też nie było tak, że nagle, wiecie, była korona i był cały lockdown tutaj i nie pracowałam przez miesiąc, nie miałam pieniędzy. Więc o to się kompletnie nie martwiłam i to też tak nie było, że zostałam po prostu na lodzie. Później my po miesiącu znowu otworzyliśmy. I to było tak, że kilka osób jeszcze po prostu zostało na tym follow, czyli miało tą wypłatę to 80%, a ja wróciłam do pracy
jako pierwsza i po prostu sobie pracowałam i właśnie wtedy robiłam takie 40-45 godzin nawet czasami w tygodniu i wtedy miałam chyba z 1300-1400 funtów nawet wypłaty za na początku czerwca, bo my otworzyliśmy w maju, cały kwiecień byliśmy zamknięci. I teraz też jest tak, no bo wiecie, wszystko się jakby... Słychać mnie pewnie na pewno. Okej, okay. Ja nie wiem, co się dzieje, słuchajcie, przepraszam was, ale wszędzie przerywać, ale będę mówić. I teraz jest tak, że właśnie kilka osób wróciło do pracy, kilka nie. I to działa na tej zasadzie na przykład, że ja sobie teraz pracuję, mam 30-35 godzin w tygodniu, ale mamy na przykład dziewczynę, która jest teraz na przykład takie 10 godzin w tygodniu, a normalnie też pracowała 25-30 godzin i to jest teraz tak, że ona pracuje na przykład 10 godzin w tygodniu, ale resztę jej dopłaca rząd do jej wypłaty, nadal do tych 80%, więc teraz na przykład jeżeli ktoś wrócił do pracy i nadal na przykład nie ma tyle godzin, no bo wiadomo, nie ma ruchu i ktoś sobie nawet pracuje chociaż 5 godzin tylko w miesiącu, to resztę do tych 80% im dopłaci rząd, więc to nie jest tak też, że wiecie, ktoś wróci do pracy, pracuje tylko 5 godzin i resztę sobie radzi, więc jeżeli o co chodzi tutaj, o to wszystko, to tutaj naprawdę rząd stanął na wysokości zadania i jakby z tym nie ma problemu, jeżeli chodzi o koronawirusa. I teraz na slajdzie właśnie macie te nasze wydatki, czyli macie czynsz 311 funtów, rachunki, woda, gaz i prąd to jest takie 63 funty w naszym przypadku, internet to jest 10 funtów na osobę. Ja jeszcze teraz wzięłam sobie MacBooka na raty, więc ja mam 47 funtów co miesiąc raty za tego MacBooka. Spotify, Netflix, wiadomo, to jest też moje to, co ja płacę miesięcznie, wiecie, no tego nie musicie mieć, ale ja jakby... Ja już jestem przyzwyczajona, że ja muszę mieć na przykład Spotify'a i bez tego nie umiem przeżyć. Właśnie to jest ten telefon, to co wam mówiłam o tej lebarze, plus zakupy spożywcze, plus jakieś inne i chodzi mi tutaj
Boże, słuchajcie, chyba jestem z powrotem. Powiedzcie mi, że jestem z powrotem, błagam. Połączyło mnie? Okej, tutaj Natalia, pokażę wam mój dom. Jesteśmy teraz przed pokojem, czy jak chodzi do jakiegokolwiek domu. Okej, tak. Dobra. Słuchajcie, bo mamy dużo pytań. To tylko szybko dokończę o tych wydatkach. Okej. To, co tu widzicie, to jest tak. To są moje wydatki miesięczne, zakupy spożywcze plus inne, w tym mi chodzi o chemię, jeżeli chodzi o, nie wiem, proszek do prania, żele pod prysznic i tak dalej, kosmetyki, dziewczęce sprawy, też wiadomo, jakieś tam, nie wiem, tusze do rzęs i tak dalej. I z tego, co ja zarabiam miesięcznie, to ja jeszcze jestem w stanie oszczędzić 300 do 500 funtów na miesiąc. I to sobie mogę oszczędzić, mogę sobie kupić jakieś, nie wiem, mogę sobie zaszaleć, mogę sobie coś kupić, mogę sobie oszczędzić na jakieś wakacje i tak dalej. I jak tutaj widzicie te zdjęcia dwa, to my miałyśmy z Elizą jechać we wrześniu do Stanów, do Los Angeles, do Las Vegas i do San Francisco, ale mamy koronę i nie możemy jechać, więc mieliśmy tutaj takie wakacje, jak się zaczął właśnie lockdown. To sobie zrobiliśmy coś takiego. Więc jakby z tym nie ma kompletnie problemu. I właśnie teraz jedziemy tak. Jeżeli chodzi o starter pack, czyli gdzie, co i jak, to zakupy spożywcze. Macie najtańszy, to jest Lidl i Aldi sklepy. Później macie Tesco, Sainsbury i Marks & Spencer, to są już takie droższe. Chyba Eliza się dołączyła. Halo. Halo? O, dobra. Jest gitara. Nie słychać? Jestem. Dobra. Szybko przeskoczyłam do takich rzeczy, co mamy więcej pytań w związku z tym i zaraz będziemy na wasze pytania odpowiadać wszystkie, bo mamy dużo pytań. Więc to są te rzeczy. My głównie robimy zakupy w Lidlu z Elizą. Czasami w Tesco coś tam się zdarzy. Zakupy do domu, czyli po przyjeździe, słuchajcie, nie przywoźcie ze sobą jakichś, nie wiem, prześcieradeł, poszewek, garków, talerzy, bo wam nawet taniej wyjdzie, żeby to wziąć i kupić tutaj, niż żeby to wszystko brać w walizkach. I to Eliza może powiedzieć. Tak, więc, ja zabrałam 3 duże walizki i zabrałam tylko ubrania ze sobą. A wyposażyłam się po prostu od zera po przyjeździe. Ja zrobiłam zakupy właśnie w Wilko, w Ikei. No po prostu i też co do tych kosmetyków, ja tak wrócę. Właśnie pierwszego dnia trochę się zgubiłam w mieście i poszłam po prostu do drogerii i kupiłam wszystko, co było trzeba. Powiedziałabym, że wręcz jest tani. Wiem, że też niektórzy ludzie wpadają na pomysły typu kupię sobie leki i od razu wam mówię, że taki odpowiednik terapii, który w Polsce chyba kojarzę, że kupiłam za 30 zł, coś takiego, to w Lidlu kupuję saszetki o dokładnie takim samym składzie za funta 50. To jest jakieś, nie wiem, niecałe 10 zł, więc jest wręcz taniej. Jakieś leki na gardło, nie na gardło, na przeziębienie, jakieś paracetamole, aspiryny, to dosłownie sprzedają po 30 pipaczkę. Więc jest o wiele taniej niż w Polsce. Jeżeli chodzi o te rzeczy domowe, to w Wilko też macie dużo rzeczy, w Funciaku, właśnie w tych takich Poundlandach i tak dalej. Nie wiem, czemu to mi przewija prezentację tutaj. A właśnie, jeżeli chodzi o kosmetyki i o chemię, to Sephory nie ma, bo gdzieś widziałam pytanie o Sephora. Nie ma Sephory, słuchajcie, ale macie Bootsa, macie Superdraga i jest jeszcze jeden taki, co jest droższy. Nie pamiętam, jak on się nazywa. Taka Sephora trochę bardziej, ale w Bootsie macie też wszystko jakby też z takich kosmetyków droższych, jeżeli wam chodzi o jakieś makijaże i tak dalej. Tak. Macie jakieś Kat Von D, Fenty Beauty i tak dalej, więc to wszystko jest, więc o to się jest, nie musicie. Jest dużo, ogólnie on jest wielki, w kolorówce jest większy wybór. Ja tylko wam powiem, że właśnie ta pielęgnacja bardziej leży, bo ja sobie tak staram się zawsze szukać jakichś kremów, nie kremów, maseczek, takich lepszych składowych, jakichś naturalnych i też bardzo patrzę, żeby nie były testowane na zwierzętach, więc ja sobie często zwożę pielęgnację z Polski, z Niemiec, ale my też zamawiamy na drogerii właśnie Notino, o której ja wspomniałam wcześniej, ja sobie tam nawet zamawiam te maski wielkie Kalosa. I tam są też fajne promocje na perfumy, można sobie jakieś markowe perfumy kupić w fajnej cenie czasem, jak jest akurat rzut na coś, więc jakby czegoś wam brakowało, tam chyba jakieś tam, wydaje mi się, że Mia Cosmetics i tak dalej, jakaś Bielenda, nie Bielenda, to właśnie na tej online drogerii można zamówić, bo jak dla mnie, ja sobie tam nie znalazłam na przykład dobrego kremu do twarzy, nie polecam. No, różne są, no, dobra, mieliśmy teraz pytanie o służbę zdrowia i opiekę, Boże, nie wiem, co się stało teraz.
Nie wiem, czy to ktoś próbuje. Angelika może próbuje. Dobra, i teraz tak, służba zdrowia. Jest służba zdrowia tej NHS. Boże. I teraz tak. Idziecie sobie, jakby googlujecie, gdzie jest wasza przychodnia. U nas na przykład jest Katej Surgery. I Eliza, jakby ja się zapisałam do GP dopiero po 3 latach. To wam mogę powiedzieć ja. Eliza mnie zmuszała od kilku miesięcy, żebym się zapisała do GP i mi truła dupę i w końcu się zapisałam. I ja się zapisałam od razu. Masz wszystko, jest okej? Tak, tak. Ja się zapisałam do GP od razu po przyjeździe i ja po prostu wzięłam ze sobą dowód osobisty i wzięłam tą karteczkę z NIN-em, w sensie zanim dostałam NIN, dostałam takie potwierdzenie, że ja już o to aplikowałam i ten NIN przyjdzie niedługo, więc ja wzięłam to, wzięłam mój dowód osobisty, wzięłam kolejny raz ten list z banku, więc nawet jeżeli nie będziecie chcieli zakładać tego banku w Lloydsie czy gdzieś, w tym oficjalnym banku, tylko wybierzecie Monzo, to i tak bym wzięła ten list od uczelni, bo on mi się przydał właśnie do GP, bo oni też chcieli jakby takie potwierdzenie zamieszkania, więc mi się to przydało do GP, ja wzięłam sobie ten list z potwierdzeniem, który użyłam w banku, bo ja na początku założyłam w Lloydsie, właśnie dowód osobisty i to z NIN-u, że ja już aplikowałam o ten NIN i po prostu powiedziałam, że jestem studentką i chciałabym się zarejestrować do lekarza, wypełniłam parę dokumentów i wszystko po prostu normalnie poszło, dostałam potwierdzenie, że dostałam ten taki numer zdrowotny i potem też jak miałam taką emergency sytuację, to zabrałam ten dokument do szpitala, jak musiałam iść na, jak to się mówi na to w Polsce, taki, jak masz wypadek, to idziesz w to miejsce. Nie wiem, ale w sensie wiem o co ci chodzi, ale nie wiem jak to się nazywa. SOR. Na SOR. No, to właśnie musiałam iść do takiego miejsca i też wzięłam ze sobą te dokumenty, ale to właśnie też wszystko bardzo na luzie przebiegło, wszystko mi pani wytłumaczyła, co, jak, z czym i no też szybko to po prostu załatwiłam. Za wszystko płacą, my nawet nie płacimy za leki. Idzie się z receptą do... Przewincie pytania. Zaraz będziemy przewijać, panie Januszu. Okej. Okay. Ogólnie idzie się z receptą po prostu do apteki i dostajecie. Halo? Czy teraz tylko mnie słychać? Okej, okay, dobrze. Za wszystkie leki nie płaci. Ja do tej pory nie zapłaciłam za nic. Tutaj możesz iść dosłownie po antykoncepcję, nie, no, dosłownie po wszystko. Wiem też, że nawet jeżeli nie masz recepty od lekarza, to jest podobno jakaś tam lista określonych leków, że nawet jak pójdziesz do apteki i poprosisz o to czy o to, to dostajesz to... jakby za darmo. Ja się zdziwiłam w ogóle, jak pierwszy raz brałam leki, bo poszłam do apteki, dałam receptę, oni mi podali woreczek. O, jest Eliza znowu chyba. Ja byłam jest... cały czas, ciebie nie było przez pewną chwilę. A później ty zniknęłaś. Okej, okay, chyba jest teraz okej. Okay. I słuchajcie, ja zapłaciłam tylko za oprawki i za badanie, a za szkła moje mi zapłacił NHS. Jak teraz poszłam zrobić. Więc jakby... tutaj wszystko, jeżeli chodzi o to jest fajnie i też jeżeli macie emergency, to idziecie nawet do, czy dzwonicie tutaj do przychodni i z tym nie ma problemu. Teraz jak na przykład, no wiadomo, że był lockdown i tak dalej i ja byłam zapisana właśnie do GP, to jakby no wiadomo, że nie mogłam iść do tego GP, bo było wszystko zamknięte, tylko przyjmowali jakieś, nie wiadomo, przychodnie w ogóle były zamknięte, tylko do szpitala się szło, jeżeli był jakiś, wiecie, taki wypadek i tak dalej, ale moja lekarka mi zadzwoniła na telefon. Dentysta, dermatolog i tak dalej, za to trzeba płacić, słuchajcie, niestety. Nie, za dermatologa chyba, nie trzeba, dermatolog, ale długo się czeka. Dentysta to idźcie po prostu w Polsce, z tego co wiem, bo dużo ludzi też mówi, że lepsi są dentyści w Polsce. Jeszcze co do dermatologa, ja bym tylko chciała powiedzieć, że ja miałam trądzik różowaty i lekarz rodzinny mi to obejrzał i dała mi tą maść, którą ja chciałam, którą znałam i ta maść już mi pomogła i ja wiem, że jeszcze... będą dzwonić dermatolog, bo na terminy do dermatologa czeka się bardzo długo, ale ogólnie wszelkie wyniki, nie wyniki, ja już miałam 2 razy USG i
no po prostu na wszystko i krew, co tylko nie było trzeba, to lekarz się zajęła i za nic nie płaciłam. No i za leki się właśnie nie płaci. Jak był teraz lockdown, to moja lekarka nie mogła mieć na wizytę przez to, no, że mamy koronawirusa, ale moja lekarka do mnie zadzwoniła i się spytała, czy jest wszystko w porządku, czy jakby, czy czegoś nie potrzebuje, czy nie możemy tego załatwić przez telefon. A u mnie na przykład teraz chodziło o to, że chciałam skontrolować moją tarczycę i zmienić leki w razie co, bo ja też dużo schudłam i po prostu myślałam, że muszę mieć jakby tą dawkę leków zmienioną. I lekarka normalnie ze mną pogadała przez telefon i umówiła mnie, poszłam tylko na badanie krwi. I później zadzwoniłam, jak to z tą moją krwią jest, czy są wszystkie w porządku wyniki i tak dalej. I z tym kompletnie nie było problemu nawet teraz. No jak już mówiłam właśnie, że leki są za darmo. Nawet te właśnie szkoła do okularów, z czego ja byłam po prostu zdziwiona, że ja nie muszę za to płacić, bo ja też tak te oprawki wybierałam i wiecie, no nie wiedziałam, bo mówię, jakby nie chciałam aż tyle wydawać na te okulary, ani chciałam ich robić w Polsce i kombinować i czekać, aż mi je zrobią i tak dalej. I tak sobie wybrałam te oprawki, bo jeszcze mówię, nie wiadomo, jest za te szkła. A okazało się, że szkła normalnie miałam... Na NHS, więc z tym kompletnie A to nie też było. Jest fajne, bo ty chyba musiałaś mieć jakieś droższe takie szkła, które w Polsce kosztowały. Tak, bo ja mam astygmatyzm jeszcze, więc ja tam jakieś musiałam mieć coś z tymi szkłami, jeszcze jakieś właśnie mocniejsze na ten astygmatyzm, więc ja już sobie myślę, Boże, znowu ile co te szkła będą się zapłacić, a okazało się, że są na służbę zdrowia, więc super. I teraz słuchajcie, jeżeli chodzi o powroty do domu, ja jeździłam dosyć często, teraz mnie nie było prawie rok czasu w Polsce, ale już jakby jak byłam na pierwszym i na drugim roku, to strasznie chciałam dużo wracać do tego domu, ale później jakby z ubiegiem czasu już nie mam aż takiego parcia, że muszę wrócić, nie? I to też już jest też u mnie na przykład na tej zasadzie, że jak ja wracam, to u mnie tak tydzień jest fajnie, po tygodniu już tak się zaczynam męczyć z racji tego, że słuchajcie, no już przyzwyczaiłam się, że ja mieszkam tutaj sama. I jakby mam tutaj wszystko po swojemu i w kuchni mam po swojemu i sobie gotuję po swojemu i tak dalej. I po prostu już po tygodniu czasu jest super, bo fajnie jestem z rodziną, ale już tak, już wiecie, już pomału za dużo troszeczkę tego jest. I jakby z ubiegiem czasu też nie mam aż takiego parcia, że muszę wrócić, nie wiem, tam co 3-4 miesiące. Bo na pierwszym roku to tak byłam co 4 miesiące w domu tak naprawdę. I wtedy też nie było problemu z moim wolnym, miałam normalnie urlop płatny i tak dalej. Eliza też, ona do Hamburga znowu lata. Więc u Elizy też tak, jakby ona jak można to lata, nie? Tak, ja dosyć często i ja ogólnie ja latam przez Londyn, bo mi wychodzi taniej przez Londyn, bo z Bristolu nie ma po prostu do Niemiec fajnego lotu, akurat do Hamburga po prostu on jest często z przesiadką albo jest bardzo drogi i jak się sprowadzałam, to trafiłam lot, ale ja zapłaciłam za niego chyba 200 euro. Z tym, że ja nie chciałam się ciągnąć z trzema walizkami, ja się przeprowadzałam, byłam zestresowana, więc stwierdziłam, że dobra, wezmę już taki, żeby uniknąć całego stresu. Wyżywienie, my gotujemy same, my mamy... Pudełka. Słucham? Nie, no mówię. Pudełka, my mamy pudełka. Tak. Ja całe życie się odchudzam i cały czas robimy wszystko w pudełka, więc no to jest, powiem wam, że jak ja sobie ugotuję obiad i zrobię sobie na przykład cały garnek czegoś i na przykład ja gotuję z reguły jakieś wegańskie zupy, ja nie mam w tym żadnej śmietany, żadnego mięsa, więc zupa stoi mi 4 dni i się nie psuje. A jak mamy ochotę na jakieś jedzenie na mieście, na coś fajnego, to też sobie wyjdziemy, gdzie mamy ochotę. Jest taka fajna włoska restauracja u nas, która ma 50 off w tygodniu dla studentów. No, Bella Italia. One są w ogóle wszędzie w UK i są te zniżki, więc to wam akurat polecamy. Z Warszawy do Cardiff. Nie polecamy latać. Do Bristolu jest wygodniej, z tego co mi się obiło o uszy. Ogólnie z Cardiff nie ma lotów bezpośrednich do Polski. Jak są, to są z jakimiś przesiadkami, są strasznie drogie, chyba są przesiadki w Amsterdamie, z tego co dobrze pamiętam. Ale słuchajcie, do Bristolu macie busy bezpośrednie od nas, które kosztują... I łatwiej się tam dostać niż na to lotnisko w Cardiff. Tam jest się łatwiej dostać do Bristolu. To jest ta sama droga też. Nie, bo to lotnisko tak. U nas w Cardiff, ono jest strasznie daleko za Cardiff. I niby jest w Cardiff, ale jakby to jest praktycznie ta sama droga, jakbyście chcieli na lotnisko do Cardiff niż na lotnisko do Bristolu od nas. I jeżeli plus od nas Bristol, po prostu do Bristolu jest ten bezpośredni autobus, tak? I on kosztuje, nie wiem, dyszkę, piątkę, zależy kiedy sprawdzicie. No. Ja teraz w ogóle jechałam na London Heathrow i zapłaciłam za autobus dyszkę, a z Bristolu, bo ja byłam w Bristolu, wcześniej jechałam 2 godziny, godzinę 55 na lotnisko, a z Cardiff zajęłoby mi to po prostu 3 godziny. 3 godziny byłam na lotnisku i miałam bardzo tani lot do Londynu.
I też jest na Sunset, zauważyłam, że są bardzo tanie loty. I też wiem, no, że na Warszawę Modlin z Bristolu można polecieć bardzo tanio. Ogólnie są jakby, bo z Bristolu macie do Krakowa, można lecieć EasyJetem z Bristolu i Ryanairem później jest właśnie Warszawa Modlin, Wrocław, Poznań. I do Warszawy są zawsze w miarę tanie, ale ogólnie to wszędzie jest, słuchajcie, znaleźć tanie loty, tylko musicie jakby jak stosunkowo wcześniej, jak chcecie zabukować, to jest taniej. Ja słuchajcie, tylko jak pierwszy raz jechałam na pierwszym roku do Polski na święta, to wtedy zapłaciłam chyba ze 120 funtów w dwie strony. A teraz przez te 3 lata, jak tutaj jestem, to 60 funtów w dwie strony to było najwięcej to, co ja zapłaciłam. Jakby zawsze mi się udaje znaleźć bardzo tanie bilety. Więc jakby mamy pytanie, kiedy należy przylecieć do UK. Tak, ferie są, ja zawsze na ferie latam do domu, a co do przylotu, ja przyleciałam jakoś tydzień przed rozpoczęciem szkoły, tak mi się wydaje i mi to, ja jakby pomiędzy tym, jak już chodziłam na uczelnię, to załatwiłam nim i wszystko. No i oczywiście też tydzień przed zaczęciem jest ten cały Freshers Week, że są te fajne imprezy, nie wiem jak w tym roku. No bo wiadomo, pandemia. Więc to jest to. I ja na przykład przyleciałam już, słuchajcie, byłam tutaj 2 września, więc ja byłam stosunkowo wcześnie i jakby z jednej strony fajnie, bo przyleciałam zanim się wszyscy studenci tutaj zjechali, więc jakby też nie było takich kolejek właśnie do tych NIN-ów i tak dalej, do banków. Przyjechałam przed tym takim wielkim boom studentów, ale z drugiej strony dopóki się ta uczelnia nie zaczęła na koniec miesiąca i dopóki nie znalazłam pracy, nie zaczęłam pracować, to miałam straszny homesick i chciałam wracać do domu przez to, że po prostu już nie miałam co robić, jakby nie byłam zajęta niczym, ja tylko siedziałam w domu i myślałam, Boże, co ja zrobiłam, czemu ja tutaj przyjechałam i w ogóle pamiętam właśnie jak zajechałam i weszłam do tego domu i weszłam, usiadłam na łóżku i tak wiecie i tylko sobie pomyślałam, Boże Natalia, co ty zrobiłaś i jakby dopóki nie znajdziecie tych rzeczy, że wiecie, jak już później zaczęłam chodzić do pracy, to już było lepiej, bo już miałam czymś zajęty jakby myśli, nie? Że nie siedziałam tylko i się patrzyłam w ściany. Co do transportu publicznego, ja mam taką kartę, za nią, ona jest na rok, płaci się za nią 10 funtów i po prostu zamiast wtedy płacić na bilet na pociąg tam 7 coś, było płacę 5 chyba, więc jest to jakaś tam zniżka studencka. To też jak ktoś by potrzebował pomocy, to mogę dać znać dokładnie jeszcze jak to się nazywa. Ja chyba nawet gdzieś tutaj mam. Gdzieś leży w plecaku. No i to też zależy w jakim mieście. U nas, jakby u nas, jeżeli chodzi o autobusy, to nie ma studenckiego biletu. Jest po prostu bilet na przykład całodniowy, bilet w Bristolu na przykład jest. Więc w Bristolu jest jakby studencka zniżka na autobusy. U nas są na pociągi, po prostu na tą kartę, o której mówiłam. No. Więc to jeszcze co do tych przerw na naukę. Normalnie jak wejdziecie na no. Możecie wpisać nazwę uczelni i holiday czy coś takiego i tam się wyświetli normalnie, jakie są terminy. Z reguły to jest tam miesiąc w grudniu, jest miesiąc na Wielkanoc. Ja na przykład w sumie już od maja się kompletnie nie uczę do września, teraz w sumie do października. Nic nie robię. Na stronie uczelni, na waszej, jakby jak wejdzie na waszą stronę uczelni, to będzie. U nas na przykład na dole strony jest term dates i tam są na przykład za ten rok, a już są też na przyszły podane, gdzie właśnie macie kiedyś zaczyna semestr, a kiedy się kończy. Więc to jest wszystko zawsze na stronach uczelni podane, ale to są zazwyczaj 3-4 tygodnie właśnie na święta i później na Wielkanoc. To jest to. Teraz tak jeszcze tylko luknę, czy mamy coś jeszcze w prezentacji. No i właśnie możecie patrzeć, jeżeli chodzi o bilety lotnicze na stronie linii lotniczych, ale też na Skyscannerze jest fajna właśnie ta opcja. Więc to jest to. Edyta się pyta, czy są jakieś stypendia naukowe. To słuchajcie, zależy od uczelni. Tak, każda uczelnia ma inne. Ale więc można aplikować. U nas na przykład było bodajże 80% średnia z matur i dostawało się chyba 2000 funtów. Ja niestety o to nie aplikowałam i mi przeleciało przed nosem. Ale sprawdźcie, co jest u was na uczelni dostępne, żeby ewentualnie o to aplikować. No, bo są właśnie różne, nie? To tak, zależy na jakiej uczelni idziecie. Każda uczelnia ma inaczej. U nas było tylko na pierwszy rok, te 2000 z tego co pamiętam, a teraz nie wiem. Moja jakaś koleżanka dostała jakieś coś za, ona się dostała do taki klub. Na USB, to ja ci zrobię link później, jak
napisz mi na tym, na priv, to ja ci wyślę link do USW. To tam nie ma problemu. Ale najlepiej, jeżeli chodzi o te stypendia, słuchajcie, to się skontaktujcie z panem Januszem, z dziewczynami od nas z teamu i oni wam wszystko powiedzą, co i jak. Bo jakby ja nie mam pojęcia, jak to jest na innych uczelniach i jak to wszystko wygląda, bo to każda uczelnia się jakby rządzi swoimi prawami, jeżeli o to chodzi. Czy możemy coś powiedzieć o pożyczce na czesne? A czy masz jakieś konkretne pytanie, jeżeli chodzi o pożyczkę na czesne, czy chcesz, żebyśmy powiedziały jakby, czy chcesz, żebym wszystko powiedziała, całość wytłumaczyła jeszcze raz, jeżeli chodzi o pożyczkę o czesne? Dobra, to ja po prostu zacznę mówić. I teraz tak, pożyczka na czesne, jeżeli chodzi o licencjat, to okej. Na licencjat dostajecie pożyczkę normalnie na 3 lata. Teraz ostatnia jest pożyczka jakby w tym roku. Już później za rok tą pożyczkę właśnie rząd usunął, więc teraz jest ostatnia szansa, słuchajcie, jeżeli chodzi o te studia w UK. I na licencjat to działa w ten sposób, że te pieniądze nie przychodzą wam do was na konto, tylko one bezpośrednio idą do uczelni. Wy w ogóle nie macie jakby, nie uczestniczycie w tym procesie, że wiecie, musicie przesłać tutaj pieniądze i tak dalej. Więc jeżeli, tak nie macie, Eliza. Jeżeli normalnie wysyłacie ten wniosek pocztą, który już pewnie większość z was wypełniła, jeżeli idziecie teraz we wrześniu na studia do Student Finance, wysłaliście, później dostajecie taki list, gdzie jest właśnie wasz taki customer reference number. Angelika wróciła. Mikrofon włącz, bo masz wyłączony. Nie słychać cię, Angelika, musisz mikrofon włączyć. Słuchajcie, po prostu to jest jakaś dzisiaj katastrofacja. Bądź co bądź, poprosiłam pana Janusza, żeby szybko mnie przełączył z Elizą, żeby mogła wam powiedzieć właśnie o tej nieszczęsnej pożyczce, więc pozwólcie, że też powiem wam o pożyczce, jak to wygląda. Super. Dajcie mi sekundę, tylko sobie ogarnę właśnie prezentację i psa przy okazji. Okej, moi drodzy. Co powiedziałaś, Natalia? Weź proszę cię tylko mnie wprowadź, bo ja tak tu byłam zaaferowana. Znaczy się, powiedziałam w sumie tylko, że jakby to nie jest na tej zasadzie, że dostajecie wy pieniądze za konto i musicie przyznać do uczelni, tylko to wszystko się dzieje jakby za waszymi plecami. Student Finance przesyła od razu pieniądze na uczelnię. I tyle zdążyłam powiedzieć. Dobrze, więc tak, moi drodzy, przede wszystkim najważniejsza informacja na ten moment dla was jest taka, że w tym momencie mamy taką wiedzę, że to jest ostatni rok, kiedy wy możecie wyjechać na studia. To jest ostatni rok, w którym możecie wyjechać na studia na takich zasadach, na jakich wyjeżdżali ludzie do tej pory. Czyli otrzymujecie 100% dofinansowania na czesne, czyli otrzymujecie ten kredyt studencki. To jest naprawdę taka najważniejsza informacja. Też wiadomość dla osób z drugich klas. Co prawda na University of South Wales nie ma takiej opcji, ale mamy trzy, cztery uniwersytety, które przyjmują na zasadzie, że możecie być po drugiej klasie i przyjmą was na studia. Teraz tak, jeżeli chodzi o to, jak w ogóle wygląda to moi drodzy, każdy kierunek studiów licencjackich kosztuje 9250 funtów rocznie. I UK, królowa i rząd brytyjski, to już wiecie, że wymyślili taki sposób, że otrzymujecie ten kredyt na czesne. Teraz, tak jak powiedziałam, 100% dofinansowania. Na jakich zasadach odbywa się spłata tego, jako że jest to kredyt? Wygląda to w ten sposób, słuchajcie, że spłacacie dopiero po studiach i spłacacie dopiero wtedy, kiedy dobrze zarabiacie. Co to znaczy, słuchajcie, dobrze zarabiać? A, jeszcze jedna rzecz, gdy źle zarabiacie, to nie spłacacie kredytu. Co to znaczy dobrze zarabiać? Moi drodzy, dla każdego kraju jest ustanowiony tak zwany limit biedy. Jeżeli zostaniecie w UK, będzie on inny. Jeżeli wrócicie do Polski, będzie on inny. Jeżeli wymyślicie sobie, że chcecie mieszkać w Chorwacji, jest on inny. Chiny, USA i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o Polskę, to ten roczny przychód to jest 15 tysięcy funtów, tak jak widzicie na prezentacji. Czyli około 6250 zł brutto miesięcznie, czyli tyle musicie zarabiać i więcej niż to, żeby dopiero zacząć spłacać ten kredyt. Czyli jeżeli będziecie zarabiali 6350 zł, to macie 100 zł nadwyżki od tego kredytu. Tu jest, słuchajcie, przykład w UK. I teraz jak wygląda spłacanie tego kredytu? Spłacacie 9 zł od nadwyżki.
Przykład, który wam powiedziałam, mamy 100 zł nadwyżki, czyli spłacamy 9 zł miesięcznie za ten kredyt. Tak to wygląda. I teraz, moi drodzy, co mamy dalej? Tu mamy przykład. To jest trochę inny przykład, pomnożony razy 1000. I tak dalej, i tak dalej, czyli przez... Dobra, wyjaśnię wam to jeszcze raz. Dobra, tu mamy to. Pierwsza płaca wasza, 26 tysięcy funtów rocznie, czyli nadwyżki mamy 1000 funtów. To jest, jeżeli chodzi o rok. 90 funtów mamy nadwyżki, dzielimy to na 12 miesięcy, wychodzi 7,5 funta miesięcznie. To już mam informację o bibliotece. Czy to jest, słuchajcie, jasne, jeżeli chodzi o kredyt, jeżeli chodzi o spłatę tego kredytu? Czy to jest wszystko zrozumiałe? Czy ktoś ma jakieś pytania? Tak, to jest taka naprawdę... Co jeszcze mogę powiedzieć o kredycie? Spłacacie go spowiadacie się do rządu brytyjskiego przez 30 lat. Przez 30 lat to robicie. Jeżeli po 30 latach nie spłacicie kredytu albo spłacicie go w jakiejś części, to potem jest on umarzany. To zależy od kraju. Jeżeli chodzi o to pytanie, które napisaliście, poczekajcie, sobie przewinę, żeby was widzieć, żeby to widzieć. Czy zabierają automatycznie nam 10%? Jeżeli mieszkacie w UK, to zabierają wam to automatycznie z pensji. Jeżeli będziecie mieszkać w Polsce, to tak jak wspomniałam, wysyłacie swój PIT do Anglii. I to jest ta nasza spowiedź po prostu z podatku, jakie zarabiacie. Jeżeli chodzi o przyspieszenie spłaty i większą spłatę, oczywiście możecie to spłacić nawet na raz. Powiedzmy, że wygracie w totka i chcecie to spłacić, żeby nie mieć tego balastu, albo po prostu macie przeznaczone pieniądze, to okej. Aczkolwiek nie wiem, czy jest sens, bo tak naprawdę wam to będą odciągać od tej wypłaty, jeżeli będziecie w tym UK i wy tego naprawdę nie będziecie czuli. Taki przykład mogę wam powiedzieć. Mamy wykładowcę, przepraszam, nie wykładowcę, tylko pracownika International Office z Baxa i koleś kończył studia i zaczął pracę właśnie na uniwersytecie i on mówi, że on miesięcznie po prostu ma zabierane z pensji 20 funtów. I on mówi, że on tego nawet nie czuje tak naprawdę. Nie wie, że w ogóle coś takiego się dzieje. Ale przyspieszyć się da. Poczekajcie, czytam dalej. Aha, to Natalia napisała. Dobra. Jeszcze Edyta napisała, czy wpływa na zdolność kredytową. Już mówię. Jeżeli chodzi o zdolność kredytową, to nie wpływa to na waszą zdolność kredytową. Możecie wziąć kredyt na laptopa, możecie wziąć kredyt na dom, na hipotekę i tak dalej, i tak dalej. Nie wpływa to na zdolność kredytową waszą. To jest właśnie też cały taki myk. Tak naprawdę ten kredyt to jest jedyny taki kredyt na świecie, który działa na takiej zasadzie, że nie musicie go oddawać. I jeżeli go nie oddacie, to się nic nie stanie. Tak? Okej. Dobrze. Czy jeszcze jakieś pytania odnośnie kredytu? Patrzę, czy jeszcze coś tutaj piszecie. Jeżeli chodzi o informacje w ogóle o kredycie i w ogóle o tym, jak wygląda, to ja was mogę zaprosić na naszą stronę internetową studiawanglii.pl. Tam też jest cały dział poświęcony finansom i temu, jak wygląda spłata kredytu studenckiego, więc możecie sobie to też na spokojnie poczytać, plus pokazać waszym rodzicom, jeżeli chcecie na przykład im opowiedzieć, jak to wygląda. Trzy, jest jeszcze opcja na rozmowę ze mną telefoniczną. Ja nie mam problemu, mogę z waszą mamą, waszym tatą porozmawiać, także na spokojnie możecie też, znajdziecie mój numer chyba na stronie również, także możemy się umówić na jakąś rozmowę w jakiś dzień i możemy na spokojnie porozmawiać. Jeżeli wasi rodzice uważają, Boże święty dziecko, ty będziesz życie zaczynać z kredytem. No, to moi rodzice tak myśleli właśnie. Że to nie boli, że to jest naprawdę jedyna opcja, znaczy jedyna taka fajna opcja, żeby nie płacić tak naprawdę za te studia i wy się nie musicie o nic martwić. Wasi rodzice się o nic nie muszą martwić, bo to jakby ich nie dotyczy. To już jest wasz kredyt, także to też nie jest tak, że... Aha, jeszcze jedna rzecz. Oczywiście to już jest taki czarny scenariusz, ale jeżeli na przykład coś się wam stanie, to ten kredyt nie spada na wasze dzieci, wnuki, prawnuki i tak dalej. On po prostu znika. Tutaj pan Janusz, słuchajcie, wrzucił link do tego, jak tu wszystko u nas wygląda. Tak jak mówiłam, studiawanglii.pl
/ finanse, bądź po prostu wejdźcie na stronę w zakładkę finanse. Ja podam do siebie Facebooka, słuchajcie, też. Będziecie mogli do mnie napisać, jeżeli chcecie się umówić na rozmowę. Prezenter. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie kredytu, to śmiało, bo wiem, że to jest taki temat, który gdzieś tam każdy z nas, każdy z was przerabia i to jest też, jeżeli macie jakikolwiek problem z rodzicami, to śmiało. Może Natalia powiedz, jak twój tata i twoja mama zareagowali na to, jak to tam było u was? Moi rodzice ogólnie, jak usłyszeli słowo kredyt, to w ogóle jakby od razu byli przerażeni tym, tylko że u mnie na tej zasadzie, ja całe życie byłam na tej zasadzie, że jakby jak ja sobie coś ustalę i ja sobie coś w głowie już tak, wiecie, zrobię sobie jakiś plan, to ja do tego dążę. I to też było na tej zasadzie, że ja już miałam 18 lat. I u mnie jest tak, że no moi rodzice powiedzieli, masz 18 lat lub co chcesz, ale widziałam, że po prostu nie tylko usłyszeli kredyt, tylko takie oczy na mnie zrobili i tak dalej. I pamiętam, że jak robiliśmy prezentację z Angeliką, takie pierwsze jak zostałam tą ambasadorką i byliśmy u mnie w Kaliszu i zrobiliśmy taką prezentację w kawiarni, jeszcze takie spotkanie właśnie dla tych ludzi ode mnie ze szkół innych. I tam mój tata przyszedł na chwilę i Angelika właśnie mówiła o tym kredycie. I dopiero jak Angelika mówiła o tym kredycie, właśnie tak jak do was teraz, i jakby ona to wytłumaczyła i mój tata to usłyszał, to później on do mnie powiedział, że jakby takie uff, dopiero w ogóle szczaił, o co chodzi, i to zrozumiał, że w ogóle nie ma się czego bać. Ale jak ja mu mówiłam to samo wcześniej, to zupełnie nie, bo on myślał, że ja to sobie, wiecie, przekręcam jakby na swój sposób, tylko żeby ich uspokoić. Dlatego właśnie mówię wam, jeżeli chcecie, żebyśmy my porozmawiali z waszymi rodzicami, to nie jest żadne, wiecie, przekabacanie kogoś, przekonywanie. My mówimy tak, jak faktycznie to działa, tak jak to funkcjonuje, jak wygląda spłata tego kredytu, jak wygląda wzięcie tego kredytu i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ja nie będę wiedziała odpowiedzi na jakieś pytania, no bo też tak oczywiście może być, to ja też się pytam mądrzejszych od siebie i też szukam tych odpowiedzi. I powiem wam szczerze, że też widziałam u taty Natalii, jak mieliśmy to spotkanie w Kaliszu, że on tak faktycznie odetchnął z ulgą, jak usłyszał to od osoby trzeciej. I to jest naprawdę zrozumiałe, bo moi rodzice, wyobraźcie sobie, że ja teraz też powiedziałam, że chcę iść na magisterkę, bo też tak myślę, że jako to jest to ostatnia szansa, więc też rozważam taką opcję. I ja, pracująca w tej branży i mówiąca im jak mantrę, po prostu powtarzająca, że jest taka opcja, że w ogóle super sprawa, że nie płacisz, że coś tam. A oni mówili, Boże Święty, kredyt? A ja mówię... For real? Przecież mówiłam wam, jak to wygląda. Wiecie dokładnie, o co chodzi w tym kredycie. Więc naprawdę, jeżeli chcecie wsparcia tutaj takiego mentalnego, to jak najbardziej. Teraz tak, jak ktoś zaczyna licencjat, to czy czesne za magisterkę też będzie miał finansowane? Znaczy tak, powiem wam w ten sposób. Natalia ma finansowanie magisterki, bo zaczynają w tym roku. Jeżeli chodzi o osoby, które zaczynają za 3 lata, to ja nie pamiętam, jak to było. Pozwólcie, że się dowiem. Wydaje mi się, że jak masz ten pre-settled status, to normalnie masz może pożyczkę. Tak. Aczkolwiek, no, przepraszam was, widzicie, tak, macie. Macie możliwość pójścia na studia majsterskie. Macie. Dobra, widziałam, że pan Janusz przygotował dla nas film, który zrobiła notabene Natalia. Jeżeli mamy jakichś rodziców, słuchajcie, to zaproście ich teraz przed ekran i możemy jest pokazać. Jest to jeszcze taki stary film. To jest taki stary film, ale on jest bardzo dobry, bo właśnie mówi o tym, co powie tata. Widać na nim, jak schudłam przez te kilka miesięcy. Dobra, to jedziemy, słuchajcie. Dzisiaj robimy taki filmik, który będzie skierowany i do was, do studentów, przyszłych studentów, którzy chcą pojechać do Anglii, ale bardziej do waszych rodziców, szczególnie do tych, którzy mają wątpliwości i boją się was po prostu puścić do obcego kraju. I dzisiaj właśnie zaprosiłam mojego tatę, bo mój tata też miał dużo takich obaw, wątpliwości właśnie. Zaczniemy może od tego, że ja o studiach w Anglii już mówiłam długi czas, tak naprawdę od gimnazjum, od kiedy byłam w gimnazjum.
No i to możesz tato powiedzieć, jak to było, jak ja tak mówiłam od gimnazjum i jak, bo no to był długi czas tak naprawdę, od gimnazjum do trzeciej liceum, to tak trochę do ciebie mogło to stopniowo dochodzić. No dokładnie, dokładnie tak było, że Natalia w gimnazjum mówiła, że ona nie widzi innej opcji jak wyjazd. To wtedy wydawało się zdecydowanie śmieszne i nierealne, tak. Później liceum, no liceum już się to potwierdziło zupełnie. No i jak zdała maturę, no to się okazało, że jednak składa papiery i leci. No i co? No zaczęły się obawy, tak szczerze mówiąc. Po pierwsze padło gdzieś tam w rozmowach słowo kredyt, co było przerażające. Wiadomo, że na tamte realia zarobki są inne niż tutaj. I może tak się wtrącę tylko, bo może rodzice też tego jeszcze nie wiedzą, że na studia w Anglii są studiami płatnymi. No to jest przyznawany kredyt studencki, który jest na czesne i ten kredyt też jest zupełnie na innych zasadach niż takie kredyty w Polsce. Ale znowu jak tato usłyszał słowo kredyt, no to już no każdy rodzic jak usłyszy słowo kredyt czy pożyczka, to już wiadomo co mają przed oczami, tak? To ja zatrzymałam, słuchajcie, bo jeżeli chcecie zobaczyć to dalej, bo nie chcemy wam też puszczać filmiku, który jest ogólnie dostępny, też będzie do niego link w poście pod, na Facebooku, w poście pod informacją o tym webinarze. Za chwilę wrzucę wam, albo pan Janusz może poszuka, link do tego posta i tam będą to, co mówiłyśmy dzisiaj, czyli będzie, Natalia, co mówiłaś? Bank? A, linki do szukania domów, linki do szukania pracy, to najważniejsze informacje wam zaraz podsumuję w komentarzu. Linki do telefonów, do rzeczy telefonicznych. Będziecie też mieli moje konto facebookowe. Jezu, nie wiem. Przejdę jeszcze raz przez tą prezentację. To, co najbardziej takie, wiecie, te wszystkie linki i tak dalej, to wam prześlę. Kto przyjeżdża do Cardiff, to niech do mnie pisze na priv, to się umówimy. Ja wam tutaj pomogę na początku. A tu są jeszcze slajdy, co dalej w naszych życiach się będzie działo moim i Elizy, żeby też... Czytam też. Ja czytam. Nie mam pojęcia, jak to jest z ubezpieczeniem zdrowotnym, jeżeli o to chodzi. Szczerze mówiąc. Ja też jestem w Polsce ubezpieczona z moim tatą, więc jakby nie wiem, jak to wszystko wygląda. Jeżeli o to chodzi, o to, co ty się, Edyta, pytasz. Studiujący w UK, jak przyjeżdżają na wakacje do Polski, czy korzystają wtedy tylko z ubezpieczenia angielskiego? Myślę, że to jest dobre i trudne pytanie, na które znajdziemy odpowiedź i wam odpowiemy też pod tym, ja sobie je skopiuję, słuchajcie, i odpowiemy też pod tym postem, dobrze? Ja wrzucę... Właśnie, ja nie wiem, pytania. Jak to jest u mnie, nie? Bo ja, no ja mam tutaj to wszystko, jakby to, co sobie robię, ale ja na przykład w Polsce chodzę do endokrynologa i tak dalej, to są wizyty prywatne, za które ja płacę, ale za jakieś takie inne rzeczy, ja wiem, że jestem ubezpieczona z moim tatą też coś tam, on mnie jakby dopisał do siebie, więc jakby za to też dużo płaci, ale jeszcze wraz to zawsze to jest. Mi się wydaje, że będziecie dopisani do rodziców, aczkolwiek nie jestem tego pewna, także pozwólcie, że ja sobie skopiowałam to pytanie Edyta, Edyta, dobrze mówię? I znaczy tak, ogólnie EKUS, ja też chciałam o tym powiedzieć, tylko że EKUS działa w Unii Europejskiej, a oni już w Unii Europejskiej nie są, więc EKUS już nie jest ważny w Wielkiej Brytanii. Okej. Okay. Myślę, czy coś jeszcze. Jedno pytanie, bo odbiło mi się o uszy, poczekajcie. Tu jeszcze jest jakieś pytanko. Obiło mi się o uszy, że można zmienić kierunek studiów na uczelni. Chciałabym zmienić z US Game. Wiecie co, jeżeli chodzi o zmianę kierunku, to już wam mówię, jeżeli chodzi o zmianę kierunku, nie jest to łatwe niestety. O, nie mogę tego pokazać. Jeżeli chodzi o zmianę kierunku, to niestety nie jest to łatwe, zarówno wewnątrz uczelni, między kierunkami, a i zarówno w ogóle zmiana uczelni, żeby przejść na inną, na ten sam kierunek, nie jest to proste, oni nie chcą was wypuścić. Także zastanówcie się nad kierunkiem, na którym jesteście, żeby nie musieć zmieniać. Nie jest to niemożliwe, bo ludzie się przenoszą czasami, ale nie jest to też łatwe, więc lepiej się nie przenosić ze względu na wasze zdrowie psychiczne po prostu. Okej. Okay. Czy jeszcze macie jakieś pytania, moi drodzy? Czy ty, Natalia, jeszcze chciałabyś coś dodać? Właśnie nie wiem w sumie. Tak myślę. O, teraz jeszcze tak.
żeby nie było, że ja teraz skończyłam ten licencjat i jakby... No, no dalej. Tak, wszystko jest super, ekstra, bajka, studia. Mogę tylko dokończyć, okay. Wiecie, chodzi o to, że europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego będzie działała wtedy Wam na Polskę, więc jeżeli chodziło Ci o to, Jakub, no to wybacz, to nie zrozumiałam. W Polsce jesteście podłączeni do ubezpieczenia rodziców do 26 roku życia, bez względu na to, co robimy. I czy można i trzeba z tego korzystać. Także tu widzicie, to się już problem rozwiązał. Jako, że jesteście dziećmi swoich rodziców, jesteście przy nich ubezpieczeni. No, okej. Okay. To teraz ja tak szybko jeszcze powiem. No bo ja teraz te studia, słuchajcie, skończyłam, w sensie licencjat. No i ja idę na magisterkę z mojej decyzji. Ale to też nie jest tak, że jakby ja skończyłam i no i co dalej? I na przykład już teraz dostaję cały czas e-maile, że mój e-mail na przykład studencki działa jeszcze przez półtora roku. Że mam dostęp do wszystkich rzeczy, do wszystkich jakby tych facilities z uczelni, do właśnie tych student advisor i tak dalej. Do całej takiej strony uczelnianej z rzeczami o pracy, ze stażami i tak dalej. Ja mam do tego cały czas dostęp, mam cały czas kontakt z moimi starymi wykładowcami, dostałam normalnie od Skipa, którego zna Angelika, to dostałam normalnie maila, że hej, że miło było, że dziękuję bardzo i tak dalej, że mam nadzieję, że się wszystko uda, że jeżeli będziesz miał jakiś problem, jakieś pytanie, nie wiesz jak to dalej wystartować, szczególnie jeżeli chodzi o mnie, o tą branżę muzyczną, to że możemy się zdzwonić, możemy, nie wiem, możemy się spotkać i tak dalej, że jakby skończyłam te studia, ale to też nie jest tak, że wiecie, skończyłam i nagle wszyscy się ode mnie odwracają, jeżeli chodzi o uczelnię, o wykładowców, bo cały czas mam z nimi kontakt i jakby mam nawet powiedziane, że jeżeli coś by się stało, będę miała z czymś problem, to jakby oni są cały czas dla mnie. Czy trzeba mieć stałą, żeby być podłączony do rodziców? Nie mam pojęcia, jak to jest z tego. To zaraz Angelika może powie, albo pan Janusz. Jest Angelika. Mikrofon włączyć. Tak, tak, wiem. Nie wiem, dlaczego mnie wywaliło ogólnie. Aha, już chyba wiem, bo pan Janusz się podłączył chyba. Dlatego znowu jest jazda. Ale jesteście podłączeni po prostu do rodziców. Tak mi się wydaje, że to działa z automatu teraz, jako uczniowie jeszcze. Tak myślę. Nie jestem dobra w takich tematach zdrowotnych. Ale to też jest rzecz, której możemy się dowiedzieć, także nie ma problemu. Ale trzeba mieć status studenta, żeby być podłączonym do rodziców, chyba że NFZ akceptuje zaświadczenie z uczelni z UK. No właśnie, no mi się też wydaje na takiej zasadzie, że jesteście jako dzieci uczące się i to bez względu na to, w jakim kraju. Eliza właśnie też tak mówi, bo Eliza jest, słuchajcie, ona w Niemczech jest i ona ma rodzinę w Niemczech i jakby ona jest tam normalnie też podłączona i z tym nie ma problemu, bo właśnie też o tym pisze. Więc jest okej z tym, jeżeli o to chodzi. Coś jeszcze chyba Eliza właśnie będzie o tym zaraz pisać. Macie jeszcze, słuchajcie, jakieś inne pytania, bo dzisiaj ten webinar to był taki troszeczkę bardzo chaotyczny i nawet nie wiem, gdzie mnie zacięło, gdzie mnie ucięło i tak dalej, więc mam nadzieję, że jakby to, co wam mogłam powiedzieć z Elizą, to wam powiedziałyśmy i mam nadzieję, że mnie gdzieś tam nie ucinało. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek inne pytania, to ja wam wcześniej dam mojego Facebooka i mojego Instagrama, więc możecie tam do mnie pisać i możemy się dzwonić po prostu nawet sami i wam pomogę. Tak jak już właśnie się z Kubą dzwoniłam, Kuba ma mi teraz wysłać właśnie te oferty mieszkania i tak samo do Angeliki, więc jakby no z tym nie ma problemu. No Eliza normalnie wysłała zaświadczenie, jest podpięta, napisała. No także to się po prostu, trzeba to zaświadczenie zdobyć z uczelni, że jesteście studentami i wysłać to tutaj rodzicom, żeby rodzice zanieśli do ZUS-u, tak jak jest napisane przez Edytę. Także widzicie, wspólnymi siłami odpowiedzieliśmy na to pytanie. No, także spoko. Okay. Dobrze, słuchajcie, wybaczcie za ten hardcore po prostu organizacyjny, ale nie wiemy dlaczego tak nas wywalało co chwilę. Mamy nadzieję, że mimo wszystko dużo, dużo wynieśliście tutaj wiedzy, bo starałyśmy się wam przekazać najmaksa, ile my jesteśmy w stanie. Tak jak powiedziałam, pod postem na fejsie i tutaj jeszcze za chwilę możesz już Natalia pisać jak chcesz, chyba że chcesz na to możecie... Ja wejdę na Facebooka, zaraz je będę wszystko dodawać. Myślę, że to będzie lepsze, bo tam będzie to cały czas w razie czego. A tutaj za chwilę się wyłączymy, już nie będzie do tego dostępu. Także jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to macie nas do dyspozycji. Macie Natalię, która jest na miejscu, Elizę, która jest na miejscu.
Także możecie ich śmiało pytać, dziewczyny są mega pomocne, powiem wam, że no lepiej nie możecie trafić niż do nich. One wam we wszystkim pomogą, a jak będzie wam się chciało popłakać, to was wezmą jeszcze na browara, także na luzie totalnym. Jeżeli wy macie też, jeżeli chcielibyście wypłakać się w moje ramię, to również polecam, bo nie mam z tym najmniejszego problemu. Już nieraz mnie płakano, także luzik. I co, słuchajcie, czy ktoś jeszcze coś chciałby? Jest temat, którego nie poruszyłyśmy, a chciałybyście, żebyśmy jeszcze powiedziały. Macie jeszcze jakiekolwiek pytanie, ktoś przyjeżdża, jeszcze nie jest pewny czegokolwiek, póki jeszcze teraz jesteśmy. Czy ktoś się obawia o kredyt? Czy ktoś ma problemy z rodzicami? Napiszcie to wszystko, bo też to jest ważne. W razie co, jeżeli jeszcze rodzice nie będą ufać Angelice, czy panu Januszowi, czy nikomu z teamu, to mój tata jest. I dzwoni, bo już też webinar robiliśmy z moim tatą, już też płakał na tym webinarze, do rodziców mówił, żeby was puścić, więc wiecie, w razie co zawsze jest jeszcze Sławek dostępny na jakiegoś tam kole, więc to też w razie co coś tam załatwi, nie ma problemu. Słuchajcie, jeszcze mam tutaj, dostałam pytanie, jak wysłać paczkę z Polski do UK z rzeczami, Natalia? Okay. Masz wiedzę w tym temacie? Kurierem, słuchajcie, DPD, DPS chyba, u mnie jest DPD, zaraz obok u mnie w bloku, jest paczka do 30 kilo, po prostu możecie napisać, nie wiadomo ile, i ona kosztuje chyba 120-110 zł, coś takiego. Więc jakby najlepiej kurierami, nie kombinujcie Pocztą Polską, bo to was ceny po prostu zabiją, kurierem po prostu. Jest jeszcze Gremlins, to na stronę, jak wpiszecie Gremlins, to wyjdzie strona. Ale najlepiej słuchajcie kurierem, bo ja też miałam kilka paczek już i mama mi garnek taki przysłała, który do tej pory używam i w ogóle nie ma porównania z tego garku, co mam od mamy z Polski, niż z tych garków, co tutaj kupuję. I naprawdę idzie, to po prostu to, ile oni mi czasami potrafią w te paczki napchać, jak mi wyślą, to jestem sama w szoku w ogóle. Jak kurier mi raz zostawił przed drzwiami tą paczkę, to nie wiem, jak ja mam ją do domu. Więc jakby z tym miała problemu. To jest chyba 120 zł chyba, jak ostatnio, jak mi wysyłali, to tyle płacili, z tego co dobrze pamiętam, więc... No Natalia ma dobrze, bo jej babcia wysyła jej nalewki różnej maści, też robi całe wakacje po to, żeby wysłać potem wnuczce w paczce, także proście swoje babcie, żeby o was dbały. Słuchajcie, jeżeli chodzi o to pytanie, które nam się wyświetliło, czyli czy warto korzystać z opcji clearing dla niewtajemniczonych, co to jest clearing? Clearing to jest, ja to zawsze mówię na to, nabór uzupełniający, czyli jeżeli ktoś przegapił deadline czerwcowy, ten czerwcowy ostatniego czerwca, to jest jeszcze możliwość przez całe wakacje, aby aplikować na studia, czyli nie jest za późno. Potrzebujecie personal statement, nieraz nie potrzebujecie referencji, czasami potrzeba, różnie to tam bywa, to akurat w zależności od uczelni i to już się dowiemy na, może się ktoś dowiedzieć już od swojej konsultantki. I co to znaczy clearing? To znaczy, że wybieracie sobie jedną uczelnię, jeden kierunek i na niego aplikujecie. Jeżeli korzystaliście z UCAS wcześniej, jeżeli mieliście założony UCAS, to robicie to przez UCAS, a jeżeli nie, to aplikujecie direct przez uczelnię, aplikację direct. To też jakby indywidualna sprawa w zależności od uczelni, w zależności od uczelni. Czy się opłaca? Tak, bo są trochę niższe progi. Tylko trzeba się pospieszyć tak naprawdę, bo im później aplikujecie w clearingu, tym gorzej dla was, bo może nie mieć miejsc, bo jest to jakby zdefiniowane, że na przykład mają, nie wiem, na Music Business do Natalii mają 5 miejsc w clearingu, no i im się to zapełni i już może być klops. Co prawda my wtedy jeszcze piszemy do uczelni, czy jeszcze ktoś tam, ale takich osób może też być mnóstwo, więc tak naprawdę w clearingu im szybciej, tym lepiej dla was. I opłaca się bardzo. Jeżeli ktoś ma pytania o clearing, to możecie też do mnie napisać, albo możecie napisać na naszego maila pomoc@studiawanglii.pl, już wam go tutaj piszę. Dobra, mamy pytanie jeszcze o artykuły żywnościowe. Ja pamiętam, że raz to sprawdzałam i niby są jakieś ograniczenia, ale jeszcze nigdy mi żadnej paczki nie cofnęli. Ja też jakby na pierwszym i drugim roku to miałam często te paczki i mi tam, wiecie, jakieś te kasze, ryże, przyprawy, po prostu to, co oni mi w te paczki kładli, to czasami nawet po prostu leżało na przykład przez rok w szafce i masakra. Ale teraz już też mówię, żeby mi nie wysyłali tych paczek, chyba że coś takiego potrzebuję, co nie mogę tutaj znaleźć,
bo po prostu jakby dla mnie to jest bez sensu, bo są polskie sklepy tutaj, słuchajcie. I jakby to na to samo wychodzi, że jeżeli oni mają wysłać, nie wiem, w paczce tylko jakieś czekolady, ryże, kasze, mieszanki, to to sobie mogę kupić w polskim sklepie. Ale miałam na przykład jedną paczkę, że miałam 4 butelki nalewki i 2 butelki wódki i ona przeszła, a powinna być cofnięta niby, jak patrzałam w te regulacje. Więc mi się wydaje, że oni też tych wszystkich paczek po prostu nie sprawdzają, które idą, szczególnie z kurierami, bo to idzie samochodem. I oni nie mają czasu na to, więc mi się też jest takie, wiecie, po prostu łapane, tak samo jak się płaci cło za jakieś przesyłki z zagranicy. Ale no na przykład no nie cofnęli mi jej, a powinni ją cofnąć teoretycznie. Konfitury, możesz po prostu wszystko, bigos, słoiki, ogórki kiszone, no co chcesz. Miałem kiedyś, wysłali fasolkę po bretońsku w słoiku. Po węską też, tak jak Kuba mówi. Tak. Kuba, no. Chcecie, no nie obrażajcie się. Z tym miała problem. U mnie zawsze bardziej chodziło właśnie o jakieś nalewki i tak dalej, jeżeli chodzi o paczki, czy nawet o jakąś wódkę, bo po prostu tutaj jest alkohol jest droższy, to jest raz, i szczególnie polski, w polskim sklepie, nie? Ale no nie cofnęli mi wtedy tej paczki, więc jakby... No dobrze mówisz, Kuba. Bo no tutaj, jeżeli chodzi o ceny alkoholi, akurat no to jest drogo. Jak ja jestem w Polsce, to ja sobie idę po prostu z moją kartą i tylko tak wszystko wydaję, bo po prostu jeżeli chodzi o cenę alkoholu, to już w ogóle jak ja sobie tak liczę, że mam zapłacić, nie wiem, 4 funty za pół litra, to po prostu masakra, a tutaj kosztuje chyba z 15 funtów. Więc jakby z tym nie ma problemu, słuchajcie też. Czy są jeszcze jakieś inne pytania odnośnie czegokolwiek innego, słuchajcie? Bo tak myślę, czy jeszcze jest coś takiego, ale wydaje mi się, że nie. Czy wszyscy wiedzą, jak mają spakować nalewki od babci do walizki przed wyjazdem? Wtedy możecie owinąć w ręczniki. Zawsze mi owijam w ręczniki. Byłam w momencie, że miałam 10 ręczników w domu i później pół ich oddałam do charity shopa, bo mówię, ile ręczników mogę używać. Zawsze w ręcznik, a i mam chyba z 4 koce też, bo musieli w coś poowijać te rzeczy. No. Jak widzicie, moi drodzy, nasze webinary to nie tylko wiedza merytoryczna, ale też praktyczne wskazówki przeżycia studenta. Nie, no mi się wydaje, że tak, z takich rzeczy, które jakby ja bym chciała wiedzieć, jak ja przyjechałam i jakby, które mnie męczyły, to mi się wydaje, że to są takie wszystkie też takie praktyczne. Jeżeli będziecie mieli jakieś właśnie takie pytania właśnie odnośnie tych paczek i tak dalej, to po prostu też do mnie piszcie później, nawet w razie co. Co warto zabrać z Polski? Przejściówki. To jest raz. Jak bierzecie przejściówki i macie dużo sprzętu polskiego, to też Eliza o tym mi podpowiedziała, weźcie sobie listwę, w sensie przedłużać z listwą. Z polskimi wtyczkami, bo wtedy potrzebujecie tylko jedną przejściówkę do tej listwy, a nie wiecie, nie wiem, 10 wtyczek do tych wszystkich innych rzeczy, to jest raz. A tak to tak naprawdę, słuchajcie, weźcie po prostu ciuchy, a resztę jesteście w stanie tutaj wszystko kupić, chyba że na przykład używacie jakichś takich kremów, jakichś kosmetyków, które nie wiem, są z jakiejś apteki z Polski i tak dalej, no to wtedy sobie jakby to też możecie wziąć, bo może tutaj wam będzie trudniej to zabrać, ale reszta, słuchajcie, naprawdę jakby ja jak przyjechałam, to ja miałam w walizce chyba tylko jakiś jeden talerz i widelec w razie co, po prostu, żebym miała tak na początek, bo nie wiedziałam, jak to wszystko jeszcze tutaj ogarnąć, no bo ja przyjechałam tutaj sama, ja nie miałam żadnych znajomych i jakby też nie miałam żadnej rodziny, więc ja tak po prostu przyjechałam i wszystko sama ogarniałam, jakby sama wszystko poznawałam i sama się wszystkiego uczyłam, co i jak, ale to, no teraz z mojej perspektywy i to samo wam powie Eliza, po prostu nie kombinujcie, nie bierzcie jakichś dziwnych garków i tak dalej, czy jakichś nie wiadomo jakich rzeczy, tylko po prostu sobie spakujcie ciuchy, jak macie właśnie, nie wiem, jakieś kosmetyki swoje ulubione i tak dalej, no to wtedy to sobie jakby też weźcie, ale nie ma sensu kombinować. W razie co później wam właśnie mogą rodzice zrobić paczką, bo po prostu też wam będzie łatwiej nie na przykład jechać z 3 czy 2 wielkimi walizami, tak? I się z tym dłuć przez miasto i przez lotniska i tak dalej. Ja przyjechałam 2 września, już byłam i z jednej strony to jest spoko, w sensie jak teraz tak o tym myślę z perspektywy czasu, to z jednej strony to było fajne, no bo właśnie miałam ten czas, zanim było to boom studenckie, ale z drugiej strony ja, słuchajcie, byłam w takim dołku psychicznym, jak ja tutaj przyjechałam, że ja powiedziałam, że ja wrócę. Ja prawie wróciłam do Polski, bo ja nie miałam po prostu co robić, miałam pieniądze, wiecie, takie co ze sobą przywiozłam. Nie miałam jeszcze tej pracy i ja po prostu miałam cały czas tyłu głowy, bałam się nawet iść na jakąkolwiek kawę czy na cokolwiek, bo bałam się, że mi pieniędzy zabraknie, a że nie dostanę pracy. 2 września, Zuzia. Słucham? Aha, to przepraszam, bo tutaj przyłączyłam się, Zuzia jeszcze raz pytała. Jest pytanie, ile wzięłaś pieniędzy?
Ja miałam ze sobą chyba 500 funtów albo 600, z tego co pamiętam. Takich swoich, które jakby wzięłam. I miałam opłacony czynsz na te 3 miesiące do przodu. Tylko, że później jakby u mnie też było tak, że skończyły się te 3 miesiące i musiałam znowu za 3 miesiące zapłacić. Więc jakby musiałam sobie też stopniowo z każdej wypłaty później odkładać, żeby mieć nagle później znowu, żeby zapłacić te 3 miesiące do przodu. Więc no ja tak cały czas to wszystko w sobie tłumiałam, aż w końcu pewnej nocy po prostu tak wybuchnęłam płaczem, że aż do mnie moja współlokatorka napisała, czy jest wszystko okej. Okay. I wtedy zadzwoniłam właśnie do taty. Mój tata ryczał przez telefon, ja ryczałam przez telefon i ja tylko mówię, Boże, co ja zrobiłam, że ja chcę wrócić, ale że przecież umowa na mieszkanie, że to, że tamto. I właśnie sobie postanowiłam, że poczekam, aż się zaczną te studia i wtedy jakby zobaczę. I Boże, dobrze, że ja nie wróciłam do tej Polski, bo ja nie wiem, co ja bym zrobiła, gdzie ja bym w ogóle teraz była, bo to, jak się moje całe życie potoczyło i moje plany na przyszłość, bo one i tak się mega pozmieniały, zanim ja przyjechałam i jakby to, co ja sobie ustalałam na pierwszym roku studiów, a to, co teraz chcę robić, to też się kompletnie zmieniło. Ja się zmieniłam, ja w życiu bym nie powiedziała, że ja bym mogła taki webinar prowadzić, do was rozmawiać, czy jak jeździłam z Angeliką na prezentację, bo ja byłam tak jakby nieśmiała do ludzi zawsze. Ja nie miałam problemu, żeby załatwić jakieś sprawy w urzędzie. Ale tak... Jak nagrywaliśmy was tu z panem Januszem, nagrywaliśmy film w tym hotelu wtedy, żeby właśnie pierwsze nasze spotkanie z Natalią. Natalia była właśnie taka nieśmiała, słuchajcie, no tu powiem to, a teraz, słuchajcie, petarda. I to, ja myślę, że to jest taka jedna z większych wartości dodanych tych studiów. Naprawdę, to jak w jaki sposób się otwieracie, to w jaki sposób patrzycie na świat i to, jak te studia dają wam rozwinąć skrzydła. To jest niesamowita sprawa. No, to jest prawda, bo ja się charakterem się bardzo zmieniałam, właśnie ta moja otwartość, to, że się właśnie jakby nauczyłam, żeby się nie pytać o cokolwiek i nie prosić, bo w razie co to po prostu ktoś mi powie nie. A nic na tym nie stracę. Więc żeby się pytać, no, to jest to. Ja cały czas mówię, że to była najlepsza decyzja w moim życiu, że ja przyjechałam tutaj na te studia. Chociaż ja o tym mówiłam od pierwszej gimnazjum mówiłam, że ja jadę na studia do Anglii. Ale nadal po prostu mówię, że jakby dzięki Boże, że ja po prostu nie wróciłam wtedy, jak ja miałam to załamanie, bo nie wiem, co ja bym zrobiła teraz w Polsce. Ja powiedziałam, że ja nie wracam na pewno do Polski i nawet nie ma takiej opcji, tylko że też nie będę na razie, jakby nie chcę też zostawać tutaj, bo nie do końca czuję, że to jest to, więc będę kombinować dalej, zobaczymy. Ale to też jest fajne, że wiesz, gdzieś tam będziesz szukała tej swojej ścieżki i tego swojego miejsca, ale już gdzieś masz jakiś tam pomysł i już dużo rzeczy przeżyłaś. Jeszcze słuchajcie, mamy takie pytanie poboczne odnośnie placementu. Czy ty robiłaś albo znasz kogoś, kto robił placement? Tak, w sensie ja nie robiłam, ale moja współlokatorka też Marysia z Polski, ona jest na kierunku fashion design i ona teraz robiła placement. Okej, okay, wiesz coś? Też powinna skończyć. Słucham? Wiesz coś, jak to wyglądało? Jak wygląda to? Ona też jakby szukała różnych staży, ona też jakby się troszkę późno za to zabrała, ale po prostu też uczelnia w tym pomaga, żeby znaleźć jakieś staże i ona chyba zrobiła nawet 2 z tego, co dobrze pamiętam. Ona teraz będzie wracać do Polski, bo teraz też pojechała i się też będę dopiero z nią widzieć, bo jakby też ona cały czas była w rozjazdach, ale ona zrobiła jakiś staż w Londynie na pewno, później coś jeszcze zrobiła w Polsce i chyba jakiś jeszcze jeden tutaj w Cardiff. Wow, no to piękna sprawa. Igor, zaraz ci odpowiemy, dobra? Spokojnie, zaraz tutaj wrócimy do twojego pytania, bo... Więc z tym nie było problemu, ale jakby w trakcie studiów też macie dużo możliwości na staże, na praktyki, na jakieś wolontariaty, bo ja pracowałam na festiwalu takim muzycznym tutaj, miałam staż w firmie menedżerskiej, jakby też teraz w tym momencie teraz się staram, jakby coś sama już sobie kombinuję i jakby już bardziej iść w tą stronę, w którą ja chcę, niż to, co mi się jakby napatoczy po drodze. No tak, ale nie ma możliwości, żeby brać to, co się napatoczy, żeby potem jakby rozwinąć to znowu i robić. Jest to tak, całość, że nie? Musicie mieć doświadczenie jakiejkolwiek pracy. I to, że nawet wy skończycie te studia, to jest fajnie, ale jakby na przykład, jeżeli chodzi o ocenę ze studiów, to dla pracodawcy się bardziej później liczy, jakie wy macie doświadczenie, co robiliście podczas tych studiów, niż na przykład ocena wasza ze studiów. Mhm. Więc jakby to jest to, szczególnie na przykład u mnie, bo tak naprawdę. Ten music business, no, czy ja potrzebowałam ten, jakby, czy ja potrzebuję mieć ten cały kierunek zrobiony i ten dyplom? Teoretycznie nie, ale przez to, że ja to zrobiłam, to już nabrałam właśnie jakieś tam, zrobiłam sobie te praktyki, doświadczenia, plus nabrałam kontaktów. Więc to jest ten taki pierwszy krok. Pamiętajcie też, że popraw mnie Natalia, jeżeli źle mówię, ale wydaje mi się, że dobrze mówię, że jeśli skończycie kierunek undergraduate, czyli licencjat, to jest
traktowane w UK tak, jakbyście już mieli master, bo oni mniej chodzą na master, prawda, niż na licencjaty. Więc u nich undergraduate, czyli licencjat, to jest już kompletne wykształcenie. Master to jest taki dodatek, prawda, Natalia? Tak, no ja idę jakby, ja idę na magisterkę nie dlatego, że ja się kocham uczyć i w ogóle studia są ekstra, tylko idę na magisterkę, żeby mieć jeszcze rok czasu, żeby się przygotować do realizacji mojego planu i żeby, i z tego, że jest pożyczka na magisterkę super wali, że sobie odłożę pieniądze i po prostu jakby, ja jeszcze nie jestem też chyba psychicznie na to gotowa, żeby już tak naprawdę to zacząć tą taką dorosłość, bo to jest, ja też zawsze mówię, że to jest niby takie, że ja tutaj jestem sama i się utrzymuję, jest super, ale to jeszcze nie jest to takie, jakby to jeszcze nie jest ta taka dorosłość, bo ja się cały czas psychicznie czuję, jak miałam 16 lat i jakby nie jestem jeszcze gotowa na to takie naprawdę takie dorosłe życie, więc jeszcze chcę się do tego przygotować, jeszcze chcę się uczyć chwilę, przygotować jakby, ja mam ten swój plan teraz na życie już ustalony, którym się zmienił właśnie na trzecim roku, ale mam do tego kilka ścieżek i teraz muszę sobie wszystko usiąść i poukładać, którą ścieżką jakby będę robić. Ale u mnie tak zawsze było, że jeżeli coś już miałam tak ustalone gdzieś tam dalej, to mam jakby, ja wiem, że ja tam skończę w końcu, tylko może nie skończę za miesiąc, za rok, tylko na przykład za 3 lata, tylko i właśnie mam kilka jakby takich opcji, takich ścieżek, jak do tego dojść poukładanych. Dobra, to ci przerwę, bo słuchajcie, trochę życie też na tym polega, że mamy jakieś plany, potem nadarzają się jakieś nowe okazje, nowe opportunities, no nowe możliwości i gdzieś ta ścieżka może jest bliżej, może jest dalej, może to potrwa dłużej, a może coś zrobicie jeszcze w międzyczasie i właśnie fajne jest to, że możecie sobie na to pozwolić tutaj, że możecie, tak jak widzicie, Natalia ma mnóstwo tych doświadczeń takich, które prowadzą ją gdzieś tam do tego jej określonego celu, tak? Więc to też jest ekstra. No i jeżeli chodzi o te wasze pytania, które tutaj widzicie, czy można po licencjacie w UK robić magisterkę w Walii? Świetny plan. A, no tak, bo to jest w ogóle bardzo opłacalny plan, słuchajcie, bo... Dlatego ja idę na ten plan. Jeżeli chodzi o koszt studiów magisterskich, to jest on różny. Są kierunki za 2000 funtów, są kierunki za 11 tysięcy funtów, i jeżeli chodzi o Anglię, to nie pamiętam dokładnie, ale dostajecie coś około 9000 funtów kredytu. Jeżeli chodzi o Walię, dostajecie, tak jak pan Janusz napisał, 17 489 funtów na wasze konto. I tak jak jeżeli chodzi o kredyt na licencjat, nie widzicie tych pieniędzy tak naprawdę, bo one przepływają między uczelnią a student finance, a bankiem, tak pieniądze na master widzicie, bo dostajecie je na swoje własne konto i my możecie je wykorzystać tak naprawdę jak chcecie i jeżeli wasz kierunek będzie kosztował 5 tysięcy, a dostaniecie 17, to reszta jest dla was, więc to się naprawdę mega opłaca, jest to fantastyczna wiadomość. No na pewno jest to zrobione dla osób, które gdzieś tam idą na kierunki, które kosztują więcej, żeby nie musieli do tego dokładać, no a ci, co mają tańsze kierunki, po prostu na tym korzystają. Dokładnie. Amen. No to jest mega ułatwienie. Ja teraz właśnie będę chciała ograniczyć, żeby mniej pracować, bo wiem, że będę miał jakieś to zaplecze finansowe i to są fajne pieniądze, żeby odłożyć gdziekolwiek na start, bo ja nie chcę zostawać w Cardiff i jakby nie myślę, żeby zostawać w ogóle w UK. Więc jakby to jest moje takie zaplecze finansowe, bo gdziekolwiek, nawet jakbym się chciała przenieść do miasta obok, to muszę mieć jakieś, no jakby wiecie, to są następne pieniądze, które muszę wydać na depozyt, na przeniesienie się i tak dalej, więc jakby to są te takie fajne backup taki na ten start już takie to naprawdę dorosłe życie, więc jakby też to jest taki główny powód, dla którego idę na tą magisterkę. Moi drodzy, jeżeli chodzi o spłatę, bo pojawiło się pytanie i spłaca się mastera na tych samych warunkach, na tych samych zasadach? Tak, dokładnie na tych samych zasadach, ale zaraz zerknę, czy mówię dobrze, panie Januszu, proszę o kontrolę. O ile dobrze pamiętam, zamiast 9% od nadwyżki spłacacie 6% od nadwyżki. Więc jest później to się razem łączy. Przepraszam? I później to się razem łączy z licencjatem, jak się jeszcze nie spłaci licencjatu. Więc spłacacie mniej licencjat tak naprawdę na takich samych zasadach. Więc to się tak naprawdę opłaca, bo ten kredyt wam urósł, ale spłacacie go w taki sam sposób. Więc to jest mega, mega fajne. I rok. Jeszcze jakieś pytania? Magisterka, Natalia? Rok czy tak, więcej? Rok czasu. Jeżeli chodzi o właśnie studia magisterskie, to też jest fajne, bo w Polsce zazwyczaj, znaczy zazwyczaj 3/4, 90% macie dwuletnie. W Anglii są też dwuletnie, ale większość jest
rocznych tych magisterek, więc przez rok możecie zrobić magistra, to też jest fantastyczne. Czyli macie totalnie, macie 4 lata edukacji, tak? 3 lata licencjatu i rok magisterki. Dobrze, moi drodzy, jest nam cudownie tu razem. Czy macie jeszcze jakieś pytania? Chcecie, bo nie chcemy wam zebrać całej nocy. Piszcie. Czy na przykład chcielibyście, żebyśmy zrobili takiego live'a też na Facebooku albo na Instagramie? Bo tutaj jakby mamy te kilka, was jest kilkoro, jest 12 osób. Czy takie coś fajnie by wam się sprawdziło, gdybyśmy zrobili właśnie na fejsie, na Instagramie? Ze zmianą kierunku. Przepraszam, Igor, już ci mówię. Tak jak napisał ci pan Janusz, proszę cię, żebyś się do mnie odezwał. Ja jutro się skonsultuję z dziewczynami i do ciebie wrócę. Może być? No, chodzi o to właśnie, czy chcecie na przykład live'y na Instagramie, czy chcecie Instastory, bo Instastory też już ostatnio robiłam, też takie całodniowe. Czy chcecie, że na przykład mogę ja zrobić, czy może jakiś inny student zrobić, bo ja teraz, no jakby ja mówię teraz o sobie, że na przykład wam pokażę trochę miasta, moją pracę, jakby jakieś takie rzeczy, jakby, bo ja jestem tutaj dla was i tak samo są inni ambasadorzy, więc jakby co byście chcieli zobaczyć, co was uspokoi, co was jeszcze bardziej ciekawi, to jakby no nie ma z tym jakiegokolwiek problemu. Wiecie, to też jest fajna rzecz, właśnie to, o czym wspomniała Natalia, są ambasadorzy. Ambasadorzy studiują różne kierunki, więc jeżeli szukacie kogoś na przykład z Biomedical Science, to mamy chłopaka z Coventry, który studiuje to i wam opowie, jak wygląda tam studiowanie, jak wygląda ten kierunek, jakie są przedmioty i tak dalej, i tak dalej. Natalia opowie wam o music business. Wiem, że kilka osób, które idą na USW, wybrało ten kierunek, więc to też jest fajne, żeby podpytać Natalię, na co zwrócić uwagę, jak przygotować się do jakichś tam przedmiotów, jeżeli jest taka potrzeba i tak dalej, więc słuchajcie, korzystajcie z naszej pomocy, bo my mamy wam dużo, dużo, dużo do zaoferowania, tylko musicie się po prostu pytać i jeszcze raz pytać. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy z jakiegoś konkretnego kierunku, piszcie nawet do mnie, możecie napisać na tym Facebooku, tak jak wam wspomniałam, i ja wam znajdę osobę, postaram się wam znaleźć jakiegoś studenta, i będziemy wam odpowiadali na wszystkie pytania dotyczące waszego danego kierunku. Czy wrzucimy otwartą ankietę o sprawach, jakich mamy zrobić relacje? No słuchajcie, w takim razie inaczej. Nie pytajmy was, czy zrobić live'a. My zrobimy tego live'a, bo to nie jest żaden problem, ale zrobimy też ankietę w takim układzie. Co zrobić w tym live'ie, co wam powiedzieć i tak dalej, więc proszę was, żebyście się tam po prostu wypowiedzieli. To jest informacja wyłącznie dla nas, więc nie będziecie gdzieś tam wystawiani na piedestał, my się po prostu lepiej zapoznamy z waszymi pragnieniami przedwyjazdowymi i to nam bardzo pomoże i ułatwi, żeby dotrzeć do was z najlepszymi informacjami. Więc skoro chcecie live'a na Insta, piszcie nam co chcecie. Jutro zapewne zrobimy taką ankietę i ja mam nadzieję, że te 12 odpowiedzi, czy tam 11 się pojawi z tym, co wy byście chcieli usłyszeć. Może coś, co nie pojawiło się dzisiaj, może jeszcze wam coś się przez noc przyśni, to wszystko nam napiszcie. Chyba wszystkie już pytania, nie wiem, czy coś jeszcze jest. Czy chcecie właśnie, żeby wam coś pokazać, tak samo jak ktoś przyjeżdża do Cardiff, to piszcie do mnie, to tutaj wam pomogę na początku. Jak jeszcze będę, bo 14 września lecę do Polski i później wracam 30, ale jak w międzyczasie, jak jeszcze będę tutaj, to jak przyjeżdżacie, to też nie ma problemu, to wam pomogę, czy przyjedziecie, to ona będzie. No, to wyjdziemy po was z walizkami, pomożemy. Boże, Eliza. Jakby nie ma problemu. Nie widać Elizy, ale Elizę słychać, więc super. Dobra, słuchajcie, to co? Bardzo serdecznie wam dziękujemy, mamy nadzieję, że jeszcze się nie wyłączymy. Czy my jesteśmy? Chyba Elizę. O, ja wróciłam. Czy wy nas słyszycie? Pan Janusz się wymieszał. Czy uczestnicy nas słyszą? Dobra, czas. A czy mnie słychać? Tak, cię słychać. Wszystko jest fantastic. Moi drodzy, w takim razie dziękujemy wam serdecznie za ten czas wspólny, te nasze 2,5 godzinki. Tak jak powiedziałam, mamy nadzieję, że jest ok, że wszystko wiecie i tak dalej. Jeśli nie, to zapraszam was na Facebooka pod ten post i zapraszam was, żebyście sobie zobaczyli, co tam dziewczyny powrzucają, wszystkie te informacje. Czy Eliza, chciałabyś coś dodać, coś ci się skumulowało przez te pół godziny, kiedy cię nie było? Nie, ale jak Natalia pojedzie, to ja akurat wracam jakoś właśnie chyba 10 albo 3, więc my się tak
wymienimy. Jakby ktoś potrzebował jakiejś pomocy z jakimiś zakupami, gdzieś z wyjściem, czy z pokazaniem miasta, bo ja to się zgubiłam pierwszy raz, jak szłam na zakupy, więc jak ktoś by coś potrzebował. Tak, o do Ikei w sumie ja bym chciała jakiś słoiczek fajny. Jak chcecie, to możemy jechać z wami do Ikei. Jeszcze jestem za do koszyków, tak. Dobra, słuchajcie. To w takim razie życzymy wam dobrej nocy i widzimy się jutro na Instagramie. To co? Dobra.